Wieczór to nie spać do rana. Zamach na party, bo wciąga nas hałas. Pokład się buja, z nim ekipa cała. O ty no czytaj, to dobra zabawa. Nie mów nic. Wszyscy niech patrzą, dzisiaj nie dajemy zasnąć. To nas słod, światła nie gasną. Noc się nie kończy, choć za oknem jasno. Wciskam play, lotu start. Łapie mnie nocny vibe. Lecę jak samolot po bajla. Kapitan, lecimy z załogą. Tańczę cały czas. Lecę jak samolot po bajla. Kapitan, lecimy z załogą. To bajla, kapitan. Siemano, siemano. Tam. To bajla, kapitan. Dzisiaj nowy. Ale pograłem sobie słabki. Także nie powinno być źle. Wczoraj trochę... No elo, Merok. Wczoraj trochę nie wyszło. Ale... postaramy się dzisiaj, żeby było lepiej. Jakie są plany na dzisiaj? No plany są... Nie złe. Nie ma takich planów. Po prostu, no najprawdopodobniej będziemy budowali coś i... Czy tylko na refren podgłośnie? Dobra. Teraz oficjalnie można zacząć. Ale co, to jeszcze nie wiem. Merok, jak myślisz, co możemy dzisiaj pyknąć? Co można zrobić dzisiaj? Bo generalnie to... ja mam plany takie... Gdzie to było? A, bo wy jeszcze wszyscy nie widzieliście, co się zadziało na serwerze. Nikt nie zna twoich upodobań muzycznych. Żeby tak wam nie pokazywać. Na 100%. Jeszcze wejść, tylko playlistę zmienię. No to tak, tutaj powstała szkoła. No szkoła już jest tak w 60% skończona. Tu jest pomnik pewnego osobnika, to się można domyślić, kto jest. Jako, że jesteśmy w komunistycznej części kraju. A, no właśnie, dzisiaj trzeba przejąć kolejne tereny. Dzień dobry, Bambu. Dzisiaj trzeba przejąć kolejne tereny. Tutaj postaramy się, żeby przejąć to. Nie wiem, jak się ta postać nazywa, ale postaram się to przejąć. Tutaj jest piękny napis. Komuna. Żeby... O kurde, ja mam przepustę. Dobra, idę nakopać się na przepustę, bo bez przepustki nie można przebywać. Po stronie komunistycznej. Ale miałem dopiero co przepustkę. Co tam? No zaraz wchodzę na Discorda. Jest przepustka już, tak? Na legalu. No i w sumie to tyle. No powstał też mój blog, ale to nie wiem, czy nie było już na stream. Chyba w piątek powstał. To jest mój blog komunistyczny. Na razie nic nie ma, ale może kiedyś w nim ktoś zamieszka. I dzisiaj postaramy się przejąć kolejne tereny jako komuniści. Oczywiście w grze komputerowej, nie? Czyli postaram się przejąć to. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dobra, odmutuję się. Halo? Ufa! Halo, słychać mnie? Ty byłeś ciągle zmutowany, nie? Ja ci pisałem. No ja wiem, że byłem zmutowany. A to kito? Dobra. Budujemy więzienie, czy próbujemy jakoś... tą postać zabrać. Hollow Knighta możemy chodzić pod zabory wziąć. No trzeba wziąć pod zabory, tylko jak? Tak, po prostu zamieniamy go na koblowego i omurujemy go, czy jak?
Ja bym, moim zdaniem... Ja bym po prostu najpierw zrobił takie... Jak masz tutaj te linie, nie? No. Ja bym tutaj zrobił takie krawy wokół niego, żeby on był za bramami. Choć żeby był najpierw w więzieniu takim. A no. Potem bez kitu go tak... Maciuś, ja bym symulował, że on się pali, że on jest spalony. Skobla. Odpalajcie flika. Odpalajcie. To odpalamy? Tesa. Nie, jak my gramy w klocki, ja mam streama. Stream jest. Ale zamknij drzwi, na chuj mnie wyzywasz, ty śmieciu. A co ja robię? Dobra, ja mam taki plan. Że po prostu zagarnę. Pytajcie Maćka, jak jeden cepa na ryj dzisiaj dostał w szkole. No jeden, no dostał taki frajer. Kiedy to? Wow! Który? Kiedy, ja bym to zamienił po prostu na kobla. I obudował. A co wygracie? Mózg czy co? Klocki. Dobra, zdobywamy więcej tereny. Ja szkołę obrabiam ładnie, to ja robię sikalafon, a ty... A co ty robisz? Są tego, główki, które wyglądają jak monitory po prostu i teraz robię. Paczka jest w tym paczkomacie. O. Mamo, dzisiaj w... Ej, ale tylko tą postać zamieniamy na kobla, bo ten to na dole jest git. A co ty teraz robisz? My więcej terenu jako komuniści zabieramy. Lodzik i kreska. Po prostu my jako komunistyczne. Nie wiem, jak to się wymawia. Komunistyczne. Komunistyczne. Zamieniamy to. No. Nie jest tak źle. Co chcesz? Ta typiara wyglądała jak jakaś kurwa wiewiórka. Co ty robisz? Tu jest dobrze! Mówiłem tego nie niszcz! O co chodzi? Zobacz na grupę na Discord. A, czekaj. Ten czarny kolor myślę, że też może zostać. W ogóle to jest tak po... to dosłownie wyglądało jak wiewiórka ten buff styl, no. O kurde, tu jest piach. Uwa! Czemu tu się leje? Ej, no teoretycznie to jest w tych kolorach komunistycznych, ale nie, to nie jest kobel. No. Co tam? Ej, wiesz, że mam więcej FPS-ów, jak mam odpaloną dom, aplikację AMD? No, ja mu pokazałem. Też se tak zrób, papaj, bo ty masz... Musisz tam ustawić sobie ustawienia pod gry. No mało. A nie, 20. Czemu się woda baguje tak? No bo a, może jest zużycie... Nieważne. Chyba się Karmensku nie obrazi, skoro i tak już tutaj za bardzo nie gra. Ue. Tą główkę zostawmy białą mu. Niech ma. Ale nazwałem tego streama Chocki Klocki Tralalala. Bo nie miałem pomysłu. Imo uwurel. Wiesz, po prostu niszcz i przez i na kobla to zamieniaj wszystko. No. O! To ten, ja myślałem, że to bambus pisze, a to bakogołu, to tak. To... Jakby kurwa czołgiem w Rosjanie. Czy chcesz... No nie? Jak chcesz, to zapraszam. Ja pisałem, mamo, dzisiaj w szkole jest wywiadówka, żeby sobie to puścić, a i to się pobijać. No Niemka, nasza koleżanka. A, to nie wbija, no czy idą? To nie wbija. Ja... Albo niech z Pawłem w CS-a pogra, bo Paweł gra w CS-a też. Ale nie wiem, jak to zrobić. Paweł! Ty to będziesz romantyk. Jezu, ja nie patrzyłem na czas. Maciu, weź mi na serwis, mi pomóż. Please. Bo ja naprawdę, chłopie, ja próbuję, bo są tego. Takie jest już wszystko? Karafa, nie? Dwa ready. Łagit. Dobre. Jest ten czarny niech zostanie. To i nie będzie w ogóle żadnego nie będzie żadnego kontraktu. No ja ci... No nie, trzeba się tu zamknąć. Czekaj, bo to jest ten czarny, no. Czarny ma... Jest dobrze, że jest czarny, bo właśnie musi być jakiś kontrast fajny. Jak nie będzie kontrastu, to nie ma
Czarny niech zostanie, ja bym teraz to po prostu... Temi. Zobaczy się, jak ja mogę. Aha! O, koleżanka z Niemiec do nas dołączyła. Już ja wiem. No już dawno temu. Patrz i teraz... teraz robimy coś takiego, nie? A, bo tu przejmuje, no dobra. No przejmujemy te tereny. Bez kitu, dobra, czekaj, już ten. Te tereny. I strażników trzeba będzie tu postawić. Elewatory. No. Dobra, robię 60 tych takich kobysowych wolów. Nie wiem, czy robimy to na jedną kratkę, czy na dwie, ja bym zrobił na dwie. Na dwie, że to ten. Komunistycznie wyglądało. Siema, Merkus. Siema, robimy, siema, wbijaj na serwiej. Gości, przejmujemy tereny komunistami. Przejmujemy tereny. Komuny. No się zastanawiam, czemu ja patrzę na streama, a wy tam kurde jakieś mury budujecie. No zobacz jak teraz ta postać wygląda. No ten Hollow Knight. Zmieniliśmy mu tą zbrojkę na komunistyczną. O, no i dobrze. Carmen i tak nie gra, bo... Bo nie ma nogi. Ale czemu, o co, on nie może się ruszać w ogóle? Nie, no słuchaj, bo wiesz jaki jest problem? On w ogóle, on od kilku lat ma taki problem, że on w ogóle przyjmuje nogami. No jak on ma takie nogi wielkie, to... I u niego tego nie wykryli. Ale on coś tam ma chyba w głowie jakoś, że mu się po prostu często jakoś to mu się skręcało czy coś. No. To jakieś kurde gówno, śruby Androida go zamieniają. No ta. Za 2 minuty. Ej, dobra, koleżanka z Niemiec do nas dołączy na serwer. Będziesz... Robimy jeszcze jedną kratkę chyba do góry, mi się wydaje. Kurde, wywalać. Kto? Nie wiem. Zabudowaliście szmaty wy. No komuna. O, jest koleżanka z Niemiec. Czekajcie, może ją tepniemy tu do nas, bo ona daleko jest chyba. No jak ja mam stąd być dalbajotki, dobra. Nie wyjdziesz, jesteś już kom... Jesteś już kom... to mam, ja sobie wyszedłem. No nie, no i teraz dostaniesz bombę z bazuki. A jak działa bazuka, pata? Pokaż przepustkę, byłeś na terenie komuny. Patrz, ej, pampa. Ale patrz to. Ja, dobra, wywalone mam, ty nie jesteś teraz na terenie. Ej, patrz tą bazukę. A jak działa bazuka? Patrz. No ty gawno! No to nie wiem, mogę ci dać o tak i idź sobie drewno jakieś pozbieraj. To jest wywiadówka, ty mi to Markus, masz to jakoś idziemy. Chodź. Nie, mogę ci dać trochę drewna. Widzisz tego skina? Ej, chodź na chwilę. No i rób se co chcesz na serwerze. Patrz, gradziłbym się te lepiej tam. Patrz, bo to jest twoje. Ja mam dla ciebie domek ogólnie, bo ja go zbudowałem, ale nikomu nie mam go dać. Bo to jest twoje. Teraz zrobisz wejście. Bo ogólnie... Czekaj, już. Mieliśmy taki plan, żeby zrobić taką wioskę. Będzie? Bo to jest środek? Wioskę zrobić. Weź. Bo patrz, mamy ZSRS. Tutaj będzie trzeba zrobić Stalina. I jeszcze można Japonię zrobić. A w ogóle zobacz wnętrze, bo to z poradnika robiłem, zobacz jak ładnie. A zobacz na górę. Wiem, że to z poradnika. Ej, papaj! To wiem, że to z poradnika, bo ty tak nigdy ładnie nie budujesz. Ja bym takiego czegoś nie zbudował, tyle ci powiem. No. Ale weź ty się lepiej do informacji, gdzie ty jesteś. Lecz się. Ale tą katanę akurat sam robiłem, Merku. Co to się stało? Ale katane to na TikToku są poradniki do tego. Co katanie nawet. No a tak, się do mnie te patrz? Zapamiętałem to sobie po prostu. Żeby zrobić ten katanę, to nie trzeba nawet poradnika. No to trzeba tylko pistolet mieć i ten. Jeden pistolet. Hema! Jesteśmy pod szkółką, właź. Właź, oj. Dawaj, chodź. Dobra, bakłogu. Ja zrobiłem mu zuciutkę już. Ale chłopie... Nie, ma, nie słychać się. To jest git. 200 FPS-ów, czekaj. Ej, dobra, dopiero teraz zobaczyłem to. Dobra, Pawcio jeszcze tego nie zobaczył. Ej.
masz łap, tu trzy monitory, bo na razie wziąłem tyle, żeby ogarnąć. Jakie monitory? No pa. No sobie zobacz, jak one wyglądają. Kto je dodał na serwer? Ja. Maciuś. Bo ja go pokaż, pokaż przepustkę, Paweł. Rzuć. No, on został przyprowadzony przeze mnie na moją kartę jest. Rzuć. Dobra, on jest na twoją odpowiedzialność w państwie. Mhm. A mogę zobaczyć jeszcze pana przepustkę? Nie, daj mi jakiś żelazo na statek, nie wiem. Dzień dobry, Maciej. Dobra! Dobra, rozumiem, że wszystkie zawinienia Pawcia ty bierzesz na klatę, tak? No dobra, no ale ten blat... Uciekam przez okno. A co ty masz za batyla? Tylko jak... Stary cię no, to jest uchodźca, tak powiem, to jest uchodźca, nie? Jakby wiesz, nie za wszystko odpowiadam, on powinien odpowiadać za swoje już. To jest uchodźca. Umę. Ty Maciek, na którym tym kanale ty te shoty wstawiłeś, bo coś Adi mi mówił. No na moim. Dobra, to ej, jaki uczniowie będą mieli zwykłe komputery, a monitory damy na uczniach. No Gaming Corner. No przecież na... Tylko właśnie nie wiem jak tutaj to zrobić, nie? Czekaj. Masz schodki dębowe? Myszko? Tak, mam, ja na drewno specjalnie zrobiłem, bo to właśnie raczej to nie pasowało. No weź tam postaw tutaj. Masz na Discordzie wszystkie moje satiale, Merkus, jak chcesz. Nie, debilu! W odwrotną stronę! Tą w odwrotną? Tutaj jak jest to i tak, żeby było zakręcone, wiesz o co chodzi. Tak? O. Tak ma być? Czekaj, dawaj ją. Tereny okupowane przez ZSRR. Ja! I gut. Co ten debil, do kogo on gada? Do mnie. Ale co? Pokaż te swoje monitorki, papaj. Też monitorki. Pokaż mi swoje towary. O, Windows jest. A nie ma tego chomika fajnego. Windows XP? No, nie szkoda, że nie ma tego chomika fajnego takiego. No dobra, to dalbajopku. Ej, ale ta komuna wygląda porządnie, nie? Ten, mi się wydaje, że ten sąd Pawcia, trzeba coś z nim zrobić. Dobra, dalbajopku. A, ty się boisz. Ale ci wywalę zakacza teraz, nie? Właśnie, może dajmy koleżance z nim mieć jakąś broń. Czekaj. No. Bazukę swoją. Nie, bazuki ja nikomu nie oddam. No, najlepiej jak zdechnie, to będę miał bekę. Okej. Karabin. Dzisiaj w szkole jest wywiadówka, mówisz mi o tym teraz. Robisz ze mnie głupka, nie? Ja po prostu o niej zapomniałem. Jak ja się pokażę. Ty masz ze wszystkiego pałę. Dobra, kupa. Masz karabin. O kurde, nie to. Czekaj, nie daj. Bo strzeliłem ją z karabinu niechcący. Dawaj mi mój klucz do auta, co mi kradniesz? O, masz tutaj tego, karabin w tej skrzynce, bo ich się nie da wyrzucać. Da się, tylko ja tego jak ty kółku mówisz, tak jakby. Tak? Nie możesz kół. Dobra, chłopie, mi się ganiają po... O, tu masz karabin. Jakie to jest zarąbiste. Tu, o. Leży, o, tu, o. Weź to. Karabin, możesz strzelać teraz. O! No strzelaj, strzel we mnie. Biorę, dziwko, człowieku, ja biorę mój najlepszy miecz na tym serwerze. O, mam jego główkę, ale fajnie. A ja wiem, gdzie są jego miecze, jak się masz główkę Pawcia? No! A, puszcie, właśnie przyznał, że nie gdzie są wszystkie moje rzeczy, więc chyba grzebał mi w skrzynkach. Ale ty też grzebałeś w moim starym, więc wbiłem ci na chatę i wszystko robiłem, to co ty. Ej, dobra, pokaż mi główkę Pawcia. Masz, ładnie. Ej, kiedy będziemy kończyć tą szkołę? Nigdy. Pawciu, o, teraz jest ten, Alex.
Ale pięknie. Od razu robimy event szkoły. Ej, ja bym dał na przykład, ja bym dał w piwnicy głuchy wszystkich graczy tutaj, nie? Ale o co ci chodzi, jaką głowę? No jak kogoś zabijesz, to wypada teraz z niego głowa. Czyli twój skin. No kurde. Wypadł. Ja mówię wam. Bo moim najlepszym eventem na tym serwerze była salwa w Alinkę. Ty, ale ja nie wiem, czy byśmy chcieli pokazywać jakby to wszystko, co tu się dzieje, nie? Jakby tu jest pomnik. ZSW. Zabrać ci lui bombę. Ja pierdolę, rucham ci stare to. Mój gang. Cwarciu, patusiarze. Mój gang. Mój gang strzela. Mój gang. Mój gang ma pitbulle. Mój gang ma uziki. Zobaczymy, ja wziąłem mój najlepszy miecz, człowieku. I co zrobisz tym mieczem? Możesz mnie pogłaskać. Możesz mnie podrapać. Do sądu, do sądu. Możesz mnie podrapać po jajeczkach. Żeby Bozia ci dała. A żeby Bozia ci dała. Możesz mnie podrapać. Jezu, ale to wygląda jak górka. Jebana ty, pola, cebulak. Ty jesteś cebulakiem, na wieś do dziadka jeździsz. Ty kurwa, wiesz co ty gadasz? Wiesz co ty kurwa gadasz? A żeby Bozia ci dała. Żeby Bozia ci dała. Kurz, kurz. No. Oby ci Bozia dała dzieci. Dobra, ri. No dawaj kurwa na solo śmieciu, kurwa ty się. Gdzie jesteś, kurewko? Gdzie najlepszy mieć, śmieciu? Ja w szkole śmieciu? Jestem, ja w szkole gdzie jestem. Gdzie jesteś, kurewko? Chodź tu, kurewko. Ja aż tam się wrócę do nich zobaczyć, nie? Ale dużo bije ten twój miecz, nie? Chłopie, ze strachu. Albo nie, bo nie, i tak ma sobie miecz. Teraz muszę myśleć, żeby Meroxowi content kurwa, jakiś zapewnić. Gówno, kurwa, bije. No dobra, ale ci zabiję z niego, tak. Proszę, trwa tylko. Czarna, kurwo. No właśnie. Co, ma streama? No mam, debilu! O, to sorry. Powiedz teraz ładnie sorry, ty już administration ładnie powiedz. Co tu za lag? Jebać was, kurwy. Jezus, nie mogę z niego. Zniknął mi portal do endu, a jest tu. Jebać Twitch administrator. Zamknij ryj, ty debilu. Sorry, Twitch administration. Nie mogę. Oh yes. Dobra, masz muta, frajerzy, pal gumę. Właśnie. Pal gumę. Pal gumkę. Co jest? Właśnie jakieś dzikie lagi są. Ty, no gościu, w otchłani jakiś jestem. Mówię, że jakieś dzikie lagi są. Ile jest TPS-ów? O la la, 14 TPS-ów, haha. O, dziblet. La la, lubię takie. Chłopie, jak ja wezmę zaraz jabłko złote, to się zestrasz. Co ci da to złote jabłko? Złote jabłka są na dupy, tylko nocze są fajne. Chłopie, ja wezmę złote jabłko i będę się nawalał z nim teraz. Jezu, kto zabudował wejście do endu? A nie. No i co uciekasz? Wrzuciłeś jeszcze miedź do Albajopki. Co tu masz? Babka do Albajopka. Pokorniaku. Jezus Chrystus. Co jest? Elytra mi wyłączyło, takie są lagi. O! Co jest? Jak ja lecę, jak jakiś zwariowany Marcin. O. Robimy łopatę. O, nie da się bić nawet tych Endermanów. No to jest Aternos, no co zrobisz. Ale nie lagowało tak nigdy. No teraz jak żeśmy zaczęli się rozbudowywać, to wiadomo, że będzie lagować. Dobra, już masz, tylko bądź pokorny. Odmów. No i co, dobra. Darbajopu. Babka Dalbajopka. Dobra, się kusiłeś na to. Odsuń ci się. No co to za lagi? No ty, to przez siebie są te lagi.
Dobra, przez ciebie, weź się tam nie pruj, nie? Bo chłopie się zesrać zaraz. Mam jedną serduszkę, kurwo! Dobra, kupujemy tam Pawła! Kupujemy tam Pawła! Nie, no nie, nie okupujemy, nie okupujemy. Nie okupujemy jego domu. Ja mam przeciwko swoim, aby biorę TNT skrzynki. Masz dokładnie 6 TNT w schowanej skrzynce na dole twojego domku. Chodź, pokażę ci ją. No nie mam lapisu. Maciek, on mi grzebie w skrzynko. No to pogrzeb se w dupie i będzie 1-1. Ale on te, on mi grzebał 100 razy. Słuchaj, niech jeden i drugi se w dupie pogrzebie i będzie 1-1. No i dobra, tak. Chodź. Aha, no tak, muszę. Patrzcie na spokojnie, pośpiewaj sobie stoi pociąg. Bambus, a dalej chodzisz z wazeliną po mieście? Ciąg na stacji. Na drugim peronie, za minutę odbierze. Już go nie dogonię pociągu. A bazukę ma chyba. Nic nie zrobisz mi i tym. Ty głupia piosenko. Nie no, ogólnie staramy się nie okupować terenów, gdzie ktoś mieszka. Kto ją zabił? Zabił ją? No. To za śmieć. Odradzaj. Odradzaj. No i dziękuję bardzo. No tak, musi iść do tego. A, ty mnie to pęta. A to jest bez sensu, bo jak on nie popełni przestępstwa na terenie komunistycznym, mi się wydaje, że musimy go wziąć do obozu pracy. Dobra, bierzemy go do tego, do obozu. Jest więzienie, nie ma obozu pracy. Dobra, to więzienie go bierzemy, nie gadamy. To mnie kurwie złapcie, tylko nie trzepajcie. Dajcie się pobawić. Jak to no ale czy kiedykolwiek ktoś podczas pościgu się tepnął? Chyba tylko ty. Ty mnie zepnęłeś. Kiedy ja się... Dobra, weź człowiek... A nie, zapominam, że ja muszę... A wtedy co mnie zepnęłeś do kogo? Wtedy co mnie do tej celi tepnęłeś specjalnie. No tepłem cię do celi, bo ty wyszedłeś z serwera. Dobra, jest to Maciek, po prostu zróbmy okupację jego domu, on tu wróci i go złapiemy. Nie. To sobie bierzcie ten dom. Wiecie, o co Pawciowi chodzi? Bo on wpisał komendę zgiń od razu. Tak, i dlatego go przeteleportowałem, a on tego nie rozumie, bo on jest głupi. Dobra, ja robię teraz podziemia więzienia. Tu będą takie, wiecie, izolatki dowolone. Będą takie izolatki. Można po prostu... Dobra, czyli nie możemy się do siebie tepać, no to efekt glowing. Efekt glowing. I grube jest to więzienie. Dotąd. Ale jedno nie. Ogólnie to ja będę sobie siedział w domu z Dirta i mnie kurwy nie znajdziecie. Ogólnie to nikt cię nie szuka. No ja i tak mnie nigdy nie znajdziecie już. No dobra, no to cię nie znajdziemy, nikt się nie potrzebuje do szczęścia. No i dzięki, kurwo. No i dziękuję bardzo. No. Jak nie możesz skakać, to wyjdź i wejdź z serwera. Nie musicie do niej pisać. Głosowym, ale piszę. Na tym. No i co? No wiem, no ale napisałem. Ja już mam takie przyzwyczajenie po prostu. Napisałem. No chodźcie grać, CS-o. Falgumy, jest serwer, to gramy na serwerze, jak chcesz to iść. On i tak umiera, bo to gówno. Nie, no nie umiera. Dobra. Umiera. Zawsze można go odżywić. Wiesz, to nie jest problem. O, tutaj jest hajs, można sobie kopać raz, dwa. Dobra, potrzebujemy obsydian. Babcia dał bajopka. Babka dał bajopka. Ej, chce ktoś dużo dirta do kupywania główek?
Właśnie wykopałem. Nie, to nie. No patrzu! Kurcie, Jezus Chrystus! Czekaj, ale patrzcie, cisnę. Ja mam tego darbajowka. Masz go? No. Piesku! Ale piesku jesteś, ale jesteś pieskiem. Piesku! Piesku! No co jest z tymi fajerwerkami, no? Gówno. Dobra, pal gumę, frajerko. Bądź pokorna. Jaki debil. Gościu, oj, on dzisiaj tak cieszył Michę. W szkole, ja nie mogłem z tego. Pociągnę i tak ci, kurwo. Ej, papa, gdzie ty jesteś? To ja dolecę elitrą moją. Pływamy. Gdzie? Na przy autostradzie. Gonię go na razie. Jaka autostrada? Do strony Nederu, czy...? Ta tymczasowa, ale spłynęliśmy gdzieś na bok. Leć po prostu, zobaczyć. Na lewo czy na prawo odpłynęliście? Na lewo. A leciliście w stronę Nederu, tak? Czekaj. Czy w stronę wyspy? Czekaj, wracamy. Dobrze. O, widzę. A no tak, to jest pod wodą. No. Był powietrzem, chłop tu goni. Dobrze. On ma tego Frostwalkera. Czekaj. Habibi, come to Dubai. Dostał raz. Dobrze, raz. On to podostawał już tutaj. Ue, dobrze. Takich rzeczy nie było. Pod wodą nie strzela się, zakacza. Strzela się! Synku, ty dużo nie wiesz rzeczy. Och, tu chyba cały plan jakiś niesny se opracował. No właśnie, chyba tak. Przeleciałem tyle razy, to... A i co, kurwo? Ślepy zaułek, dziwko. Ślepy zaułek. Maciek, Maciek. Co? Ja, chłopie... Oj, chyba ktoś ginie. Oj, dusi się ktoś. Marsio, jedzie. Gonimy go cały czas. A gdzie on jest? Pod wodą. No, dostał. Kliknij mnie, kliknij mnie. Gdzie idziecie, kurde? Pół. West? Pół. Robimy pościg, gestapo goni Pawła. W tą stronę żółwi? Nie wiem, no na razie we dwójkę prowadzimy pościg i jest dobrze. A gdzie on jest, daleko? W jakie kordy? Daleko już jesteśmy, już przy wyspie Meroxa. On pewnie nawet nie wiedział, że jesteśmy przy wyspie Meroxa. O, dobra, widzę. A skąd wy macie jego te namiary jego? No bo papa go znalazł. I zacząłem lecieć za nim. Ja go spotkałem, o ale chłopie cisnę teraz. Przeleciałem przez wyspę Meroxa. Wracam go, frajera. O, dupia. No, zlagowało troszeczkę. Jakie wykordy jesteście? Tutaj wleciał pod to, mam go dalej. Jakie wykordy wlecieliście? No Jezu, zamknijcie ryja, bo pościg mam. Nie mogę go nawet hitnąć. O! Delfin! O, i uciekł. A wy zawróciliście? Uciekł, nie, no zgubiłem go. A nie! Nie pytajcie mi o kordy teraz, bo go nie. Wodę! Jakbym mógł wam zaznaczyć jakoś, kurde. Dobra. Weź, nie teraz. Ej, no ja chcę to wziąć! Nie musisz mnie walić tu! No dobra, niechcący. Ale to boli, wiesz? Dobra, super, no. No niechcący się uderzyłem! Jezus Maria! Jeszcze za mną lecisz?
Tam, tak. Możemy w coś innego pójść. Let's go. Jakoś wyszło. No możesz się teraz, możesz mu strzelić. Teraz go przytrzymam. Wrócić. Ryer. Mam wszystko, co mi potrzeba, debilu. No, a twoja sztabka na drajtu? Dobra, to okupujcie jego dom, okupujcie jego dom. Okupujemy, okupujemy. Najpierw zaczniemy od wypróżniania skrzynek. Nie wyburzaj nic, debilu! Po prostu zabierz mu ten teren, no. Dobra. Czekaj, bambus, ja się do ciebie tepnę zaraz, tylko zbuduję platformę. Jak ja jestem w kosiej dupie. No to po co leciałeś do kosiej dupy? Wracam teraz z kosiej dupy, ładnie. O kurde, nie akceptuj, nie akceptuj Bakugou. Nie wiem, do kogo. A 500 metrów do domku. A nie, to do bambusa. Tam do wioski 500 kratek jeszcze, 400 kratek. 300 kratek. To dawaj szybko. Znajdziemy tego psa. Jestem przy śluwiach. On prędzej czy później będzie chciał wrócić do domu. Dobra, jestem wiosce. No to tepnij mnie. To nie mam twojego. Akceptuj. Pytania. Jezus Chrystus. Nie mam. No masz. Nie wyświetla mi. To za debil, no ty jesteś głupi. Tepnij się do mnie tepę, po prostu. Nie wyświetla ci się? No nie. Ja pierdzielę, wryj ci szele to. Kurde, nie do tego. O. Dobra, okupujemy jego dom w takim dobra, razie. Okupujemy jego chatę. Ty komunizm latuje na ostro. Co się dzieje? Znaleźliście go? Znaleźliśmy go, ale są takie lagi, że go zgubiłem i okupujemy jego dom. Znaczy, wiesz, okupujemy jego dom tylko dlatego, że powiedział, że on ma wszystko potrzebne i że już nie będzie wracał, tak żeby, wiesz, jakby darmowy teren, nie? No darmowy teren dla komuny. Ja go widziałem przez chwilę, ale były takie lagi, że on mi zniknął na kolejnym czajniku. Ja widziałem, jak on dokonał zbrodni na tej Niemce, ale kurde, no ja się zająłem Niemką. A wiesz, ile razy ja to widziałem? A czy wiecie, wywalone w ten, on jest poszukiwany jakby, więc teraz gdziekolwiek postąpi, wiecie, źle, to... Musimy wymyślić takie karteczki haunted. Znaczy łąd. Jak testujesz, macie? Słuchaj, nie widzę tego. Nie wiem, właśnie co. O, teraz widzę. No ja widzę, a bambus nie widzi. A, no i trzeba mu zamienić na kobla tutaj wszystko. Te zwykłe płotki trzeba mu na koblowe płotki zmienić. Ja pomogę. Gdzie jest jakiś kobel? Ja pierdzielę, 0 FPS. Jak się do mnie nie tepniecie, to mnie nie znajdziecie. Ale nie tepajcie się. Ok. No. Robimy mu takie pięcioschodkowe, takie pięciokratkowe schodki. Chodzi takie ten, mury. O, dobra. Żeby on był, wiesz, żeby ludzie wiedzieli, że on jest czpunem z Afryki. Wszędzie, gdzie mam płotki, stawiam na... Dobra, tutaj trzeba zamknąć przejście, żeby on nie mógł. Robię mu dosłownie takie wielkie mury, pa. Tą flagę Polski to trzeba, albo nie, dobra, niech będzie, bo przecież... Ej, patrzcie, mam, zobaczcie, teraz ZSRS pojawiło się. Wieża, która traktuje pioruny. Mamy prąd. No zobaczcie, to jest... Mamy prąd, czyli teoretycznie podrzuciłem mu... Ej, dobra, chodź bambus, powiem ci na ucho. Chodź. Ty bawcie teraz tego nie słyszysz, to jest takie RP. Podrzuciłem mu GPS-a. GPS-a mu podrzuciłem. Tak, nie chciał tego. Ktoś z was był obok mnie przed chwilą. XD. No i co, ale masz GPS-a podrzuconego, chłopie. Chyba, znaczy... Kurde, to miało być, kurde, pomiędzy nami, a nagle... Dobra, cicho, ale to jest poza RP teraz. Teraz jest IC. Znaczy, teraz jest poza IC, a ty się nie znasz. Zmniejszy ten mur tutaj do Hollow Knighta, czy nie? Nie! Co znalazłem? Ej, respawn lisów i takie małe lisy w chuj tu się respią. On jest wejdzie! Dobra, okej, to lećcie, gońcie go. Lecę. Co? Czemu dostałem bazuka jakąś?
nic nie ładuje. To niszczyć macie, czy nie? Ej, ktoś wszedł na tego. Na co? Na comment bloka. Dobra, zniszczyłem go. To trzeba zniszczyć. Koniec shotów na razie. Nie pytałem, czy to zniszczyć. A, myślałem, że chodzi ci o co innego, dobra. Uleciał wam zobaczyć za szkołę, czy tam mnie nie ma. Nie chce mi się lecieć teraz. Właśnie tam zobaczyłem. On troluje. Tak, ja już tam właśnie zobaczyłem, wiesz? Tam jest Tajga. Czekajcie, ja idę ten zrobić, wywiesić go na poszukiwany. No ale człowieku, mamy całą Javierę. Trzeba te mury totalnie tak zrobić. Patrz, robiłem błoto na ziemi. Pomóż. Dobra, już. Błoto ze mną. Błoto. Będziemy miał błotny dom. No, dawajcie, ocieplimy mu dom potem. Ej, mogę wam dać taką podpowiedź, że ten las się cały pali. To ja wiem, gdzie on jest. Nie mam fajerwerek, ale nie mam fajerwerek. Ale nie da się na takich lagach, chłopi, lecieć po niego, bo ten debil to wykorzystuje. Nie, to nie lećmy. Bo on ma całe życie lagi i wie, jak to wykorzystać, nie? Pan jest frajerem. A twój ryj. Dobra, ale my tu wszystko z błota. Tereny... okupowane przez ZSRR. Pan Grzesiu mówi. Dobra, komunistyczny Hollow Knight. Nie no, to jest... tego wszyscy ludzie potrzebowali. Po prostu pięknie. Oj. To są mury komuny. To są mury komuny. Chciałem tu warok zamknąć, ale nie uciekł. Kogo jakiś tu budówkę. Idealnie. To co robimy? No czekajcie, jeszcze trzeba... No trzeba jeszcze dorobić parę rzeczy tutaj, tak? Powiększyć mur na pewno trzeba. Znaczy ulepszyć trzeba zrobić tak, żeby ładny był. Jeszcze i lepsze. To wszystko powstało przeze mnie. Słuchaj, synku. To wszystko powstało przeze mnie, bo ja to sobie stworzyłem. W sensie, no tak, ale jakby pomysł na to SRS serwerze. Ja renderuję czanki, dlatego macie lagi. Nie, debilu. Tak. No czyli muszę ci dać bana po prostu, bo renderuję za dużo. Reagujesz serwer specjalnie. Jeszcze się tam chwalisz. A może ja poszłem tylko na przygodę i wrócę do wioski? No nie wiem, no jak chcesz, jak no, wrócisz, nie, to już nie na... Nie polecam ci, bo na razie jesteś... Jesteś poszukiwany. Za swoją głowę, no to dużo będzie. Jakie jest hasło? Maciek, a co dasz tym ludziom, jak przyniosą ci moją głowę? No lepszą wypłatę. Dużo. Od państwa, od komuny. A, to szukajcie, a znajdziecie. Kiedyś się znajdziemy. No, tak jak kurwa już jestem z 12 tysięcy kratek od was. 12 tysięcy to ty masz HP. A chromosomów więcej. 43 chromosomy, ty debilu jebany, ty. Ty kurwa chodzisz do trzeciej klasy. Debilu, ty. A ty mentalnie do której klasy chodzisz, Paweł? Do 8. Okej. O, jestem na łące i tu się bzykają dwa zające. Ohoho, ahaha. Ahaha.
A ja on co ty prosiłeś, żeby się na rejsa. O, dobra, zamknij ryj, bo ci kurwa kutasa włożę do mordy i ty ją zamknij. No ten zając właśnie nie, się nie zesraj tylko. Ten królek ci się zesrał. Chyba do Mix Mercusa będzie trzeba też w okupację przejąć. Jesteś kurwa głupi w chuj. Nie, my będziemy go bronić za wszelką cenę. No ale my bronimy tylko terenów naszych. Na resztę mamy wywalone. A to jednak nie przyjmiesz. Nie przyjmiemy naszego domu. W razie co to jest na biłkie pustynnym, jakbyście mnie szukali, nie? Iście na ten biłk pustynny poszukać. Ja tu okupuję jego dom. Oczywiście grabimy wszystkie skrzynki na rzecz państwa. No wiadomo, na rzecz państwa. Ale nie grabcie jeszcze, ja to zrobię. I wiadomo, schowasz do skarbca wielkiego. Jakieś grzyby wielkie. No to na twoich stopach chyba. O kurwa, zamknij ryj. Ci kurwa mama na pleca czyści mały fiucie. Mur będzie niedokładny, ale wszystko w ZSRR było. Mamy dwóch poszukiwanych. I dokładnie drugą tabliczkę. Adolf się w czasie schował. Adolfa Hitlera. Napisz mi czemu. Ja ten mur to zbuduje większy niż kiedykolwiek istniał. Czym wyższy, tym lepszy. Proszę pokazać przepustkę. Ja? Tak. Proszę. Dziękuję bardzo. Rzuciła się czy nie rzuciła? Rzuciłaś. No chyba trzeba wystawić poszukiwanie. Dobra. Dobra, ja muszę zrobić restart, bo zarabywali serwer. Serwer, losy. To może pójdźmy na CS-ika. Nie, no gościu, odpalam streama z klocków, to robimy klocki. Ile stylów słuchania? W ogóle jutro wraca pani UDD. No. Jutro z nią mamy. A Wyżaniewski jest odwołany. Plan wybrany, więc możesz już słuchać. Pamiętam. Jest odwołany. Wiecie, że Bogdana cały ten nie będzie? No wiem. No. Będziemy mieli z panią kurde Karzełek. Ty to z kim my będziemy mieli WF? Panią Karzełek. Jaką? No to no zastępczą naszą, wiesz. Jezus Maria. Chyba tam. Jest pisane, że z Danusią mamy WF. W ryją, strzelę to. Lubisz Maciek takie ostre jak Danusia? No. Kiedy mówisz, że się co nieco tamtego, nie? Nie. No jak nie? No weź nie udawa już niedostępnego. No. Wow, wygrałem 6000. Przyszło mi takie coś na Instagram. Dobra, idę ZW. Włączyłeś? Idal, ma job. Jobany wrot.
Halo? Uruchamiam. Dobra. Pokciap. Ale ja se, gościu, wywalam się na fotel taką, jak szef. Ale papa jest tą niemką, siedzi na DC. Mamo, gdzie w szkole jest wywiadówka. Mamo, dzisiaj w szkole jest wywiadówka. Mówisz mi o tym teraz, robisz ze mnie głupka. Nie no, ja po prostu o niej zapomniałem. Jak ja się pokażę, ty masz ze wszystkiego pałę. Nie jest tak źle, ostatnio dużo poprawiłem. Jak zobaczę zagrożenie, to przysięgam, że zabiję. Oj... Jezus. Mamo. Ja pierdolę, jaki gówno ten serwer i jebam. No dopiero teraz go zaczynałem uruchamiać, pal gumę, frajerze. Lecisz ten dzisiaj po słuchaweczki, czy nie? Nie, zastanowię się, jak ładnie poprosisz, to tak. No to nie. Proś pokorniaczku. No, ty mnie proś, no, żebyś zaraz nie musiał mnie prosić, żebym cię... Proś. O, żebyś zaraz nie musiał mnie prosić, żebym ci unbana dał, frajerko. Będzie tak, doj unbono. Tak będzie. Imo, włączam jakąś piosenkę Timu X. Imo UWRL. No grają na serwerze, ty mózgu. Też nie odpalony jestem. No bo czekają, ty mózgu. Team X barwy. Ale gówno ten serwer, jebany, nawet się odpalić nie chce. Team X barwy. Choć też się odważ. Nieważne skąd jesteś, kim jesteś. Przed tobą stoi całkiem nowa historia. Nowy mód, jedna twarz. Parę odmian, mamy w sobie tak wiele ognia. Mówią make-up, ja mówię im no-cup. Mówią tapeta dla mnie, to jak rzeźba czy obraz. Kościu, Team X to są moi ulubieni wytwórcy. O, jest serwer. Nie ma. No jesteś, szmaciuro, zażygana ci w ryj strzelę, to cię wypierdoli do Hongkongu, kurwa, szmato jebana. Z nami na parkiet. Słuchajcie, znajdziecie, pamiętajcie. Więc chodź. Zobacz te barwy! Patrycja Molczanów to moja idotka, idiota. Solka. Idiotka, już do niej piszę. Mam z nią kontakt. Pawcio, chcesz zobaczyć, jak wygląda twój okupat... No. Twój dom, jak teraz wygląda? O, lagi. Namaluję ci swą wyobraźnię. Dobra, Team X to są szefy, gościu. To są oni... O, takie piosenki robią. O. O, laguje. O, 0 FPS. O! Witam, mam 0 FPS-ów. A ja mam 60. A pizda. No jesteś szmatą zwykłą, bo gdyby nie ja, to byś miał 15, śmiecił. No nawet nie potrafię. Ja to będę 90-30. Puszczam se, gościu, tego. Golec orkiestrę. A nie, bo kapitan się włączył, to zostawiam kapitana. Tańczę cały czas, lecę jak samolot, o.
Ej, ciekawe, czy Pawcio kiedyś wróci. Ej, co jest z tym komputerem? Halo? Co to ma być? Gościu osobno od was. Ogarnie się ten komputer? Czemu mam 0 FPS-ów? Co wy robicie? No nie wiem, próbuję okupować Pawcia dom, ale on chyba jakieś zabezpieczenia ma. Nie jest tak źle ostatnio dużo. Zobaczę, kruszenie tu przy niego. Ej, ale te, ale ta wywiórka tego filmiku jest takim złotem. Co? No, nie widziałaś na grupie, co wysłałem? On jest odklejony, on TikToka nie ma. No. No tak, Markus jest odklejony, on nie wiem, o co chodzi. Zobaczcie na grupę. I co? Co to jest? No co to, jakiś limit 0 FPS mi się włączył? No to nie rozumiesz po TikToka, już jedynym uposiem takim. Jesteś po prostu jeszcze niezaawansowany na ten poziom. Zażgany lunar! Tu! Pluję na tego lunara! A ty gadasz, on jest najlepszy. Pluję na niego! A co się stało? Skraszował mi grę, śmieć. To iść na zwykłego klienta. No weź gówniarzu się nie odzywaj, bo ci tfu! Napluję do zupy. Nie wiem, to wygląda jakbym ustawił sobie w ogóle ustawienia takie, że pod 1 FPS, nie? Może Paweł zmienił ustawienia i teraz musisz teraz... A w rimu szele to się poskłada jak scyzoryk, no. Zażygany OBS, to wszystko przez tego OBS-a. Streamlapsa się zainstaluje. Co to jest? Chyba muszę resetnąć klop. Adam! To jest. A no tak, bo mi się Opera GX włączyła. O, jak przyjemnie, jak fajnie. Dlatego nigdy tego szmaciarstwa zażyganego Opery GX nie używam i nie będę używał. Szmaciarstwo. Dobra, puszczam golec orkiestrę. Pomarańcza. Co to jest? Jakiś Kacper Błoński. Pal gumę. O, jest! Golec orkiestra, tu porządni ludzie, a nie jakiś kręć i zapal. Narkotyki w ogóle, co to ma być? Jak tak można? Życie sobie rujnować. Prawda, Bambus? Wyspałem, nie to, nie to. Coś może zrozumiałem, to też nie. Mówisz mi o tym teraz. Robisz ze mnie głupka. Wryci szele, to cię. Energia mnie jak rozpięta. Zobaczę zagrożenie, to przysięgam, że zabiję. O, nie. Balwie tutaj ściemy. Sam się naryja, sam się doryja, 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 sam się doryja. Czego mnie wszystko bawi? Pomarańczą. Bambu, śpiewaj. Szafa gra. Meble tańczą. No, weź, nie znasz tekstu nawet. Świat jest dziś pomarańczą. Dzięki tobie ten lotny stan. O to chodzi, chwilą żyć nie zaszkodzi. Tylko dzięki Pawsiu 1-1 tak mam. Nie, ale najlepsze i tak jest, liczę na minus 20. Liczę na minus 25. Tylko Pawsiego Bogu. Sraka gra, meble tańczą, Bambus dziś rami do ryja. Szafa gra, o to chodzi, Bambus chuj mu w dupę. Nie, odpalam Minestra Flaunher, bo mnie coś szeli.
Czekaj, jeszcze były fajne te. Piosenka jedna. Pimerox jest? Nie ma. Kolec orkiestra. Jest, no bo Pimerox stąd. Ale Pimerox jest to z dawna. A ja jedną rzecz do niego muszę zrobić. Złodycze było jeszcze. O to ci chodzi się... Paśnicę niosę. A oczy mi świecą jak zniczy. No to... A! O, boli mnie mój komputer! O! Famus, a to znasz? Udzielił mi kiedyś mój dziadek porady cenniejszej niż spadek, co to jest? Co? Porady cenniejszej niż spadek. Nie wiesz co to jest? Nie znam tego. Kolec orkiestra? No to zaraz jak refren wleci, to zobaczysz. A to jest ten, pewnie. Podejrzę, no nie wiesz co to jest? A, to znam, bo... W talerze! Ty widzę słodycze, to kwicze. A oczy mi świecą jak znicze. No i widzisz, się przypomniało. No wiadomo, że się przypomniało. Co tylko chcesz. Gościu, Golec Orkiestra to są gaczady. A oczy mi świecą jak znicze. Lecz dobrze o tym wiesz, że połknąłbym jak znicze. Nie gadaj, że będę musiał jeszcze instalować 1.18.2, bo mnie coś strzeli w ryj, no. A na czym ty grasz? O! Nawet nie mam Optifine'a. O! Na Lunarze ty grasz, czy na czym? Chuj, włączam Lunara, bo nie mam Optifine'a tu. Cuda potrafią twoje rączki. O! Kwaśnica. Ty widzę, Pawełka, to kwicze. A dupa mi świeci jak znicze. Ale to jest pał koni, kurde. Z 500 koni jest. A oczy mi świecą jak Paweł. Słuchaj, ja tu śpiewam piosenkę, a ty, gościu, powinieneś być cicho ogółem. Cześć, co ja tu jeszcze mam z Golec Orkiestry? Nie gaś ducha. To już takie trochę przerwane. Dzieje się, dziebię się i moje się działo. O, Zenza, a Crazy is my life, to też jest fajne. Ej, Magdzieka, możesz jakoś zobaczyć, ile jestem od was kratek? Słuchaj, ja mogę nawet zobaczyć, ile ty jesteś metrów ode mnie in real life. It's my life. Musisz wstać. A znasz Bambus Crazy is my life? Bambus, znasz Crazy is my life, Golec Orkiestra? Jesteśmy potrzebni do jednej rzeczy, Bambus, jest na max 3. Na max 3? Ale ja? Do Meroxa, no tak ty. Kolejne konie, człowieku. Ci w ryj szczelę to o zęza. Pompuj, wypompuj zęzę. A ile kwiatów tu, człowiek? Oto możesz nazbierać na ten. Kim kobiet był w sumie. Ja już tam nie wracam do was. Dobra, czyli możemy ci zlutować cały dom? Nie, kiedyś tam wrócę, ale jeszcze nie znacie daty ani godziny. Ale wiesz o tym, że to jest już nasz teren, możemy sobie zrobić swoim domem co chcemy. Choć pompa przy pompie brakuje już rąk. Dawid, tu jest ten Pokémon! Treści wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści. Łeja kolejna.
Moje miasto to Białystok. Co to? Moje miasto to Białystok, ja chcę piosenkę tam puścić. Ale gówno. Opa. Wiadomo, tam skąd płyną do nas dni. Ale mi się długo klocy odpalają, o. Dobra, co to jest za gówno? Pozdrawiam Chorosz, pozdrawiam Chorosz. Halo. Paweł, a nie uwiera cię w dupkę coś? Nie. Okej. Peda? Bo nie rozumiesz, na czym polega moje pytanie. Bo mi dziś zabawy za mało. Panie chuj strzędzi. Cię chuj bombki strzelił, no. Choinki nie będzie, chuj bombki strzelił, bo choinki nie będzie. Trzeba puścić. No, Weronika ma chłopaka, także chuj bombki strzelił. Choinki nie będzie. Mam na sobie outfit. Mam na sobie outfit, 7 koła, ciało jak butelka, 5-litrowa. Jak McDonald's. Stara szkoła. Paweł, jesteś twardym gościem. Maradona. No i dziękuję bardzo, wchodzimy na serwer poszukiwać użytkownika Pawciu 111. Ale bym musiał najpierw zrobić jakąś gigaizolatkę dla ciebie, o tak, i nigdy cię z niej nie wypuszczę, o. O mój Boże. Możesz odpalić fotki. Konia. Co to jest za 30 FPS? Aha, mi się ustawiło, gościu, 30 FPS-ów limit, dlatego miałem takie lagi. Dobra, pal gumę, trzymać urobo... Ej, co jest w więzieniu? Czekaj, bo kadać coś odwali jakąś manianę. Przepraszam bardzo, kadeci, co wy zrobiliście? Czemu nie ma w ogóle, nie dostaliście zezwolenia? Ale pan, on jest niebezpiecznym rybakiem. Czemu jest niebezpiecznym? On atakował. Zapraszam tutaj. Ponieważ mnie uwięziłeś. Zapraszam tutaj do mnie, Merox, ty nas nie słyszysz jak coś. Ja tylko wezmę jedną rzecz z jego skrzynki. Ale on ucieknie, proszę pana. Ucieknie, on wie co to jest gra. Ja panu jedną rzecz pokażę.
No nie wiem, ja cię proszę pokazać, mogę, proszę mi opowiedzieć o co chodzi. Ale ja nie mam krzesła, proszę pana. No to się, no to stoisz. Baczność, bambus, baczność! Ja bym chciał. Weź tam. Panie oficerze, chciałbym zameldować, że. Ja bym chciał powiedzieć, że. Pokażę panu, niech pan zobaczy. To jest na pewno podrobione, to jest kinkarta normalnie. To jest na pewno kinkarta, jestem tego pewien. I ja jestem tego w 100% pewien, że to jest kinkarta. To jest autentyczne, człowieku. To nie jest autentyczne. A co nie. No to porównajmy z moją. Powiem panu, że jakiś jeden. Ja umiem rozpoznać, bo on był zły. A powiem panu, jeden strażnik gdzieś przed wejściem sprzedał wszystkim tę kartę, więc. Nie wiem. Jak dla mnie to jest podrobione. Sprawdziłem i nie jest podrobione. Ja jestem obywatelem państwa, więc no. A nie, to chyba ja swoją bym, dałem. Ja bym, nie, o, proszę to jest jego. Przepraszam, bo to była moja, to jest ten karta. Pomyliłem dokumenty. No niech pan się przyjrze, naprawdę. Oto malutki gówniak! Startowałem, jest autentyczna. Nie no. Nie. To jest na pewno ten karta. Nie, to jest autentyczne. Na jakiej podstawie go aresztowaliście? No, że miał ten kartę. Tu. Ale na jakiej podstawie on został aresztowany? Po pierwsze, nie miał ten kartę, a po drugie, za to też. Ale to jest przepustka. Ten kartę to w ogóle w innym kraju obowiązuje. Ale on jest imigrantem. Z Niemiec. No zobacz, on wygląda jak Niemiec. Nie powiesz? No, nawet można tej koleżanki się spytać, tej Bakugo i ona powie, że to jest Niemiec. On wygląda jak... On kurde, zobacz, on... Ale ci powiem wam tak, bez większych dowodów nie możecie go aresztować. Jak to? No to jaki jest powód zatrzymania? Powód zatrzymania jest taki, że on jest Meroxem. I tyle wystarczy. No to nie jest powód zatrzymania. A Merox musi... Ale pytam, on się dobrowolnie tu wsadził i on chce... Wsadziłeś się tu dobrowolnie? Kłamie na podstawie. Możesz wyjść, ale będziesz pod stałą ochroną. Będziesz pod stałym podstawowym obserwowaniem. Ja jestem kuratora, ja jestem twoim kuratorem, rozumiesz? Nie, Meroks, ten może weź. No. Chyba, że nie jest coś, to nie wiem, mogę wziąć. Zastanawiasz się, czy wyjść na miasto, czy ja zostać w domu? Bez względu na to, na co się zdecydujesz. Nara. Możesz pobierać i słuchać jej wszędzie. Po prostu ściągnij i odpal swoje playlisty, a mój... Nara, Maciek. Nara. Wypróbuj Spotify Premium przez miesiąc za darmo. Dotknij baneru, aby dowiedzieć... Jezus Maria. Znajdziecie. Czekaj. Słuchaj, na razie nie ma sensu zajmować się Meroxem, bo trzeba szukać przez... Ja się nie chcę zajmować Meroxem, ja chciałbym awansować w więzieniu... Nie dostaniesz, gościu, awansu po jednym dniu pracy, co ty sobie myślisz? Ale ja bym chciał być pana człowieku, pana prawą ręką, rozumie pan? Nie możesz być moją prawą ręką. Ja widzisz tutaj, co trzymam w ręce, to jest moja lewa ręka, ale to tak naprawdę jest moja prawa ręka. Tutaj ten ludzik złoty. Ja oczekuję zbudować tutaj tam izolatki, trzy izolatki. Czekaj, proszę pokazać tę kartę. Taką uzbrojoną specjalnie na gracze Pawciu 1-1. Ale kto? Merox. A Merox ten. Dobra, co chciałeś, kadet? No ja bym chciał ogólnie, kurde, zbudować te izolatki. Jedną taką uzbrojoną, 5 warstw obsydianu będzie. No. No i oczywiście obronę lawą. Na specjalnie dla gracza Pawciu 1. Gdzie te izolatki będą? Pod więzieniem. Pod więzieniem. Dobra, to masz pozwolenie na zbudowanie izolatki. Ale ja bym chciała po tym zbudowaniu tych dzieł sztuki... Wie pan.
czegoś naprawdę. Pomyślimy, dobrać. Zależy jak zbudujesz, co to tak dostaniesz. I to będzie, proszę pana, najlepsze, co w życiu wykonałem. Okej. Okay. Będzie, w sumie to zbuduję dwie. Jedną taką dwuwarstwową, zwykłą, takie gówno, a takie na przykład jakiś mniejszych przestępców, a jedną taką na przykład na Pawciu 1-1. Słyszał pan, jaki on jest przestępcą? Mhm. Słyszał pan, co on robi? No. Dokonał się ponad... Dużo morder zrobił. Okej, okay, dobra, to dziękuję bardzo. Kadet! Słucham. Musimy szukać przestępcy. A gdzie może się skrywać, jakieś są? Według mnie przestępca może skrywać się na jakiejś wyspie. No to te też słyszałem coś. Meroxa stąd trzeba zabrać, bo Merox jesteś wolny. Jesteś wolny. Trzeba po prostu znaleźć tego przestępcę. Także TPS-y są odpowiednie, żeby go szukać. Także macie fajerwerki? Mamy. Ale proszę pana, my potrzebujemy jakieś nabiary. My tak na sucho go nie znajdziemy. A po szlaki jakieś są? Jakieś szlaki. Prawdopodobnie gdzieś za oceanem. Ja wam proponuję, żeby jeden poszedł na przykład na west, a drugi na east. I za wodę. A jak on poszedł na north? To ja pójdę na north. Banja też siedzi pod ziemią. A jak pójdzie na south, north? To tylko kogo znajdziemy. A jak siedzimy pod ziemią, to co mamy zrobić wtedy? Jak go mamy odszukać? Nie wiem. No właśnie, my tu potrzebujemy jakichś takich większych śladów, bo tak to... No właśnie, trzeba je znaleźć. Nie szukać. Masz przypadkowo nabierać kafę, macie ku... Nie. Ciki bomb, komuna, ciki bomba. Pawciu 1-1-1 i... Dawaj, musimy znaleźć jakiś dowodów, ja jestem detektywem. Ja, proszę pana... No właśnie, ja mam GPS-a na nim. Ja, proszę pana, ja bym chciał być detektywem. Słuchajcie, chodźcie do mnie do biura, mam GPS-a. Tylko muszę GPS-a postawiłem. Wrzuciłem mu do kurtki GPS-a podczas poszukiwania go. Podsłuchiwałem was i coś słyszałem, faktycznie, coś pan mówił do... Proszę pana, ja bym bardzo chciał potem awans na jakiegoś detektywa. Kto go znajdzie, dostaje awans. Kto mi go tu przyprowadzi? Kto mi go tu przyprowadzi na BW, dostaje awans. Jedna osoba. Okej, czekajcie, muszę tylko swój komputer postawić tutaj. Panie, proszę pana, oficerze. No. Muszę się panu pochwalić. Postaw mi komputer. Już. Tak wiesz, że w moją stronę, żeby był. Ale to dirta chyba potrzeba. Dobra, czekajcie. Wyszukuję. Niestety nie udało mi się go zlokalizować, ale jeśli będziecie w jego pobliżu, powinniście zobaczyć jego poświatę. Powinienem mieć białą poświatę na sobie, ponieważ ten GPS takie rzeczy robi. Kadeci, słyszeliście? Tak. To wykonać zadanie. Zaczyna się służbę. Zaczyna cię służbę. Kolega ci powie, kolega kadet ci powie. Dobra, chodź na moich wam, musimy to... Ten. Tak. Boże, ale te... Ej, Maciek. No? Gdzie jesteś, bo chcę zrobić RP. No to w więzieniu, poczekaj. Zapraszam, jak masz sprawę, to zapraszam podpornik Stalina. Już jestem. Co byś chciał ode mnie, obywatelu? Dobra, więc mam pewną propozycję. Jaką?
Jako iż użytkownik Pawcio 111, wiesz, że chodzę bez seta, mam propozycję schwytania go. Pan oficer, dzięki bomba, da mi tymczasowo seta. Ja się. Ja mogę w tym czasie poszukać Pawcia 111 i go schwytam, a potem przeprowadzę pana i przeprowadzimy go. Wiesz co, mam taki plan. Zaprzyjaźnij się z nim, a później nam go wydasz. To jest dobry plan. No. Czyli rozumiem, że mam cię ogarnąć zaopatrzenie na to, na tą misję? Jak pan może, to niech pan oficer da. Zapraszam do mojego domu. Zapraszam, zapraszam. Czekaj chwilę. Hello. Cześć. Dobra. Papa, jak te romansy z tą Niemką? Już ci obywatelu ogarniam. Zapraszam ponownie tutaj, okej. Okay. Ilunia. Na czas misji. Możesz robić z tym, co chcesz, tylko zaopatrz się mądrze. Tak jest, panie oficerze. Dzięki bombo. Tym razem ja jako premier oraz jednocześnie marszałek sił zbrojnych państwa islamskiego będę się uzbrajać. Okej, mogę ci przekazać takie buty. Dziękuję bardzo. Polecam też zainwestować w buty kupione od łysego chuja. Dobrze. My w tym czasie możemy nadal handlować marchewkami. Tak, teraz czekaj, podajmy sobie dłoń. Okej, dobra. Dziękuję za tego deala. Jak coś, papa, to ty tego nie słyszałeś. To było RP. Kok. Tak odbiłem, żeby sobie siedzieć samemu. A co, papcie, znaleźliście kogoś? Szukamy go, jesteśmy... Nie. Mamy misję. O. To może tak. Ogólnie? To teraz tak. Pokaż mi kartę. Pokaż przepustkę. Pokazywałem już wam co. Okej, dobra. Tutaj mi coś nie pasuje w tym domku. Co się Pawcie tutaj robił? Ale gówno zrobił. Jakby wam to, żeby tutaj było zrobione. A wam się, że Pawcie był na tyle mądry, żeby się co zrobić, nie? Ale zauważysz, że nie laguje teraz już? Tak? No mniej. Czyli Pawcie się nie rusza. Aż tak. Dobra, teraz tak. No, coś sobie muszę pofarmić trochę creeperków. Ojej, ja muszę iść do portala. Muszę iść naprawić kilo. To jest to. Trzeba iść naprawić. No w sumie nie chcę mi się na razie. Dobra. Co tam? Junk Papaj. Zapraszam pod... pod pamięć Stalina. Bielną. Na te okazje mamy dla was zarówno energiczne trapowe bęgery, jak i dance hity z parkietu. No. Czy wyraża pan zgodę na zabranie pańskie... na...
udostępnienia swojego terenu do części komunistycznej, jak widzisz, część komunistyczna miasta kraju się rozrasta i rośnie w potęgę. Także jeśli by nam pozwolił pan, to byśmy... Ten dom będzie dalej na pana, będzie wszystko pana, tylko będzie na terenie komunistycznej części. No dobra. No i dziękuję bardzo. Także się jako trzyosobowa grupa. To się kończy, ja jeszcze nie. No i dziękuję bardzo, właśnie teraz okupacja następuje. Lepiej będzie się przemieszczać niż tak łazić cały czas. No, potrzebowaliśmy chyba, potrzebujemy troszeczkę te drzewa skopać. Dałoby się. A bo dobra, po prostu wjedziemy komuś na dom murami naszymi. Dobra. Ale tak, jak? Chce się tu? RP, no. Ja chyba zacznę budować. No to mój, nie? No to może wiesz. Ten meczet u mnie. No wiem, wiesz. Dobra, czyli to jest też twój teren. Tak. Oj, siak. To będzie trudniej to ograbić. Wiesz co, jakby ja mogę. Ja mam, dobra, ja mam mogę plan. I mogę zacząć robić, wiesz, więcej mogę zrobić drewna. Aż takie coś zrobimy. To już nie jest pański teren. Serwer odżył przez to RP. No, trochę tam. Fajnie mi się gra w końcu. Dobra, tutaj się zaczyna pański teren, czyli możemy sobie tutaj wziąć. Będziemy tutaj musieli jakoś ten teren przejąć, ale... Albo wywalone, okupujemy ten teren, nic, nie mają do gadania nic. Czy ty masz zamiar podpisać całą opusztę? Chyba tak. Dziękuję za odpowiedź. Oczywiście przez krótkofalówkę rozmawiamy. No tak. Chłop ma jedną krótkofalówkę jakąś. Dobra, te schody to już nie będzie nasz teren. Nie mogę też za dużo tego terenu ograbiać. Mój miasto, a nie São Paulo. Trzy miasto. Galo. Ty, ja ci mówię, jakbyś stworzył serwer Trzy miasto, to miały dwa znaczenia. Jeden na Trzy miasto. No. Myślę, że to byłby fajny, fajny pomysł. Dobra, dzięki bomba, robimy RP przez mikrofalu. No. No i to właśnie robimy tutaj klipa. Dobra, nasza potęga rośnie. RP przez krótkofalówkę, dobra, robimy. No. Dobra. Panie oficerze Cieki Bombo, jako premier i jednocześnie marszałek Sił Zbrojnych Państwa Islamskiego, oferuję tajny sojusz z Komunistyczną Republiką Abuszty. No i przyjmuję tę ofertę. Myślę, że dziękuję. Musimy się spotkać i podpisać papiery. Tak jest. Bez odbioru, zapraszam pod pomnik Stalina, bez odbioru. Maciuś, łap. Oficerze! Masz. O. Ja nie wiem, czy tak można, ale okej. Jezu. Och, mein god. Kurde, nasze wojsko ma dopiero dwóch żołnierzy. Mnie trzeba chyba zrobić pobór do wojska. Trzeba wszystkich dać do wojska. Podoba mi się ten pomysł. Dobra, czy jest... Krz, 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 krz,
Czy jesteś już jesteś już pozwolnikiem Stalina? Dobrze, czekam. Jeszcze nie, dopiero wyruszam. Dobrze, czekamy bez odbioru. Jezus Maria. Jest on drodze. Bez odbioru. Nie mogę. Jezus Maria. Co tu się dzieje? Jakieś muzułmańskie krótkofalówki. No. To powiedz mi, dajesz nasz na radiu, jak już będziesz. Bez odbioru. Dobrze. Nie mogę. Poczucie humoru to pisuje. No. Pole nam się bedach panorama. Ale tak polskie piosenki? No właśnie mi się włączyły i mi się nie chce ich wyłączać teraz. Marynarka, nie gadaj mi o ulicy, gangsterze spod trzepaka. Dobra, tutaj mam już zagarnięte wszystko. Pyk. I tu też jest już nasz teren. A gdyby zrobić współpracę nazistowskiego państwa islamskiego z komunistyczną republiką Abu Dżdy? No można. Znaczy wiesz. Nie, no dobra, ja jestem monarchią tutaj. Ok. Nie mogę. Dobra, tutaj te tereny wodne to już tam. Nie będziemy murów stawiać. No. Czego ty się cieszysz? Jestem pomnikiem bez Stalina. Ściągasz tą głowę, ściągasz tą głowę. Dobrze, już idę bez odbioru. Ściągasz tą głowę, masz, łap. Ty czekaj, nie wiem czy ja to mogę pokazać. Nie mogę chyba. Ja pierdolę. Dobra, okej, okay. No niech będzie. Czekaj. Dobra, czy mam papiery? On nie RP. Proszę o podpis, proszę o podpis. Nie popieramy tego. Czekaj, popieramy niech tego. Pan da treść tej książki. Zapomnij o reklamach i no treść książki to jest sojusz. Po prostu sojusz. Tylko sojusz. Ja chcę to zweryfikować, panie oficerze. Dzięki bombo. Dobrze, to niech pan oficer Merox poczeka. Bo muszę ogarnąć te papiery. Sił zbrojnych państwa islamskiego. It's only RP. RP. Nie popieramy tego. It's only RP. Tak. Poczekaj chwilę! Co zbioru? Mam tutaj 22. Mam 22-stronowy kontrakt. Idę pod pomnik Stalina. Proszę bardzo, ja już podpisałem. Proszę przeczytać, 22 strony. Jeden. Sojusz islamsko-komunistyczny. Dwa. Czekaj. Państwa komunistyczna Republika Abu Dżdy i Cesarstwo Państwa Islamskiego podpisują sojusz militarno-gospodarczy pomiędzy tymi dwoma państwami. Mamy troszkę jeszcze dopisuje, że komuniści nawracają się na islam. Ej, to żartowałem! A, okej. Już myślałem, że będziesz chciał nam narzucić wiarę, ale ty żartowniesiu.
to było małym drożkiem mimo wszystko. Kurde, no nie mogę, reviving 40%. Jakie lagi. Ja jeszcze raz. Dobra, idzie. Jakoś tu idzie. Dobra, proszę podpisać. Proszę o podpis. Czekaj. Muszę jeszcze zrobić tutaj RP. O chłopie. No, ble. Ale gleba było. Nic nie stało? Zapomniał. No się nie zapomniał. Się nie zapomniał. Co chcesz, kadet? Nie udawało, nie udało mi się, wam się śledztwo. Gdy pan naciśnie taki przycisk na klawiaturze tab, to... Alt F4. O, to jest Alt F4, fajny przycisk. Dobra, Meroxans, plan jest taki. Poczekaj jeszcze parę dni. Ale dni w pracy musisz jeszcze w Minecrafcie. Poczekaj jeszcze parę dni i dopiero wtedy zdobądź jego zaufanie. Później dobra. Podasz nam jego pytanie, koordynaty. On jest ze strony sowieckiej czy po. Merox jest naszym sojusznikiem islamskim. Tylko nikt nie może tego wydać. Ogólnie to okupowane są nowe tereny, zobacz. Merkus. Tutaj to są już nasze tereny, ponieważ dostaliśmy. Mam kaktusy. Dostaliśmy zezwolenie na okupację. Słyszysz, Macie? No. Ale mówimy przez krótkofalówkę! Oczywiście, że przez krótkofalówkę. Bez odbioru. Bez odbioru. Może mnie pan teleportować swoją super machiną 3000? Bez odbioru. Na razie nie zamieniaj się tego domu nowych. Nie masz wszystkiego pały. Nie jest tak źle ostatnio. Dostaliśmy dostęp do morza. Bambus. Ładny już. Ład bambus. Co to jest? Załóż sobie. O mój Boże! Nie, no nie opłaca się, no czapka. Nie opłaca. Jaki gang. Mamo, dzisiaj w szkole jest wywiadówka. O! Dobra, nowe tereny tutaj nasze są. No czapka daje speeda, nie mogę. Nie, no, ale no to kupcie sobie buty Łaomega. Słyszycie, kupcie sobie buty Łaomega i wtedy możecie chodzić i lol. Jak mi dasz buta raz taka obsa, to mogę. Iść na kop, lol. Powinno dofinansować bezrobotnych. Jeśli ale... znajdziecie go, to dofinansuję wam. Ja wolę mój hełm. A te buty dobra, są perfect? Wszędzie, że one mają Unbreaking Protection, Deep Strider, Feather Falling. Wszystko trendy? Mają. Nie, ale nie mają tego lodu. No i git. Dobra, to trzeba zbierać obsa. Zamach na party, bo wciąga nas hałas. Ekipa cała. Nie chcę tych butów robić. Dobra, kadet Bambus, gdzie ty jesteś? Staw się w moim biurze, kadet Bambus. Staw się, kadet Bambus, proszony o stawienie się w moim biurze. Ja też mogę. Nie możesz, bez odbioru. Kadet Bambus. Czemu nie wykonałeś swojej roboty? Jakiej roboty? Marku, weź mi przed. Gdzie jest, osadzony? Gdzie jest poszukiwany? Nie zrobiłem swojej roboty, ponieważ jakiś idiota Pawcio 1-1-1 zrobił fajne praise logo i poszedł w CS-a. Okej, to w takim razie przyznaję tobie i kadetowi X-Merkusowi nowe zadanie. Tym zadaniem jest wybudowanie potężnych więźniarek.
Znaczy potężnych wiadomo, izolatek. No to Markus, nie sądzę sobie pozbieramy obsydian, ale nie na to co myślisz. No nie, ale ja bym pozbierał na to i na to przy okazji. Takie życie kadeta, Markus. Trudno. No co zrobić. Ale ciekawy Markus, czy było coś widać na streamie? To widać na streamie? Czy nas było widać? Było. Tak? A widziałeś nas? No. Bam. To wspaniałe. I... Łapie. Ja uwielbiam fakt, że Bambus ma tak piskle... Lapis dla Szuli. Ej, słuchaj. On, Bambus ma tak pisklewy głos, że Discord wykrywa tylko zakłócenia. Dobra, kto zabrał Shulkera z moimi... Masz problem? Pisz! A, no to pisz. Masz propozycję? Pisz. Masz problem? Pisz. Kolego, umijam. Gdzie jest mój kobel? Haki, łaki, haki. Ej, ej, haki, haki, łaki. Dobra, chodźcie, kopać obsydian. A gdzie jest beacon w ogóle? Aha, tam. Jak chcesz, to tego przenoś. Nie, no nie chcę mi się. Słuchaj, to jest mój beacon. Przecież tam, gdzie jest najwięcej lawy na świecie. Okay. Kolego, tego... umyj jaja, pozdrawiam. Tam skakujesz do kolego, tego. Kolego, umyj jaja. Do tego pozdrawiam. Stanka, tam jest ta jaskinia wielka i tamten. I tamten, yes. No, czyli poszukiwany obstrał zbroje, kurde, szkoda. No. No. Aki. A coś dostałeś, że obstrzał zbroję? Bo ja nie słyszałem. A mógł nam pomóc, no cóż. No tak bywa. Ja, czemu ja nigdy nie noszę wiaderka z wodą? Ej, noszę to je wywalam, bo... Kurde, nie mam miejsca w na nic. Jesteś idiotą po prostu. Ale ja po prostu miejsca na nic nie mam. No, w sensie nie mam, bo wywalam. Nie ma. A co ty masz na pasku takiego ważnego? Narkotyki jakieś? Przepustkę, najważniejszą rzecz. A po co ci zasrana przepustka? Bo przepustka jest potrzebna, żeby poruszać się po naszym terenie? Wody nie mam też, idę po wodę ze dwóch. No, a sam mi się drzeża jest... No, ale ja już mam wodę. No, tak. Czyli cheaty ma. Cheaty ma, cheaty. Comment bloki. Haki. Ej. A co to był za comment blok, co tam stało? Dawał mi bazukę. W sensie ten łuk bazukę. A, to pięknie. Wiadomo, dlaczego Maciek tak szybko zdobył bazukę. Debilu, ale dawał mi bazukę po prostu, bo trzeba ją przywołać komendą, bo inaczej się nie da jej przywołać. Haki. A że komenda nie jest za długa i nie wchodzi na czat, no to widzisz. Kurde, potrzebuję niewolnika, żeby mi pracował na farmie marchewek. Ale przecież nie wolno. Tylko tak z 50 staków obca by się przydało. Islamski premierze, psz. Co chcesz, panie oficerze, dziki bombo? Informuję pana, że może pan już wszcząć jakieś działania w sprawie użytkownika Pawciu 111, tylko jak pojawi się u nas w kraju, na naszym świecie. Tak jest, bez odbioru. Bez odbioru. Jak pojawi się na wyspie, o. Dobrze się czujecie? Jak się pojawi na wyspie po prostu. To nie ma w stosownym wymiarze. Hagi łagi! Hagi. Mój gang strzelam. Mój gang ma pimpuje. Mój gang strzeli. Dobra, idę z wy. Do tego świeży TN. Chodzę jak masło, haszysz, ciasto kroję. Nożem o winel, ej. Ty ją prosisz o rękę, ja ją łapię za szyję. Biorę co moje, nie pytam czy je. Boga się boję, nie kogoś kto żyje. Chodzę na czarno, Nike tech pack. Do tego świeży TN. Chodzę jak masło, haszysz, ciasto kroję. Nożem o winel, ej. Ty ją prosisz o rękę, ja ją łapię za szyję. Biorę co moje, nie pytam
ci je. Boga się boję, nie kogoś kto żyje. Numer 9 jak Lewandowski, broski, proszek biały jak Swansea. Moroko chowane w torbie, autokar zawiezie do Polski. Jakieś opowieści o streetcie, nigdy nie wyjechały z wioski. Łączone razem dwa klocki euro, które przyniósł mi blok. Wow, zapraszam na blok. Po najlepszy sort, opcji inne ja nie mam. Jak nie z rapu to dam iko. Weź nie bądź taka spięta, bierz do buzi jak lollipop. Obtarła mi o zęba, więc na Instagramie dam blog. Wchodzę na czarno, Nike, Tech Pack, do tego świeży DM. Wchodzę jak masło, haszysz, ciasto kroję, nożem o finel. Ty ją prosisz o rękę, ja ją łapię za szyję. Biorę co moje, nie pytam czy je, Boga się boję, nie kogoś kto żyje. Wchodzę na czarno, Nike, Tech Pack, do tego świeży DM. Wchodzę jak masło, haszysz, ciasto kroję, nożem o finel. Ty ją prosisz o rękę, ja ją łapię za szyję. Biorę co moje, nie pytam czy je, Boga się boję, nie kogoś kto żyje. Wszyscy mamy ulubione playlisty, które porywają nas na swój własny sposób. Nie ma to jak szaleć przy dźwiękach milionów utworów nieprzerywanych reklamami. Baw się wybornie dzięki Spotify Premium. Po prostu ustaw swoje utwory w kolejce i ruszaj w tango. Wypróbuj Spotify Premium przez miesiąc za darmo. Dotknij baneru, aby dowiedzieć się więcej. Witam wszystkich tu serdecznie. Chodzi Mike, lubi się niebezpiecznie. Mały L, znaczy poręcznie ciśniesz, czym zmieszczę. My nie mamy z tym. Jezu, multi! Kurde, multi mi się włączył ogółem. Pomysł. Mówi się wam, że kubik klamoty to inny stan. No, dokładnie. Ale mam tutaj tymczasem kokos. Wtedy. Tymczasem kokos. No dobra, kokos. Mówię, kokos też. Ogólnie to jem. Wiesz, że on chyba jutro będzie ten samolot śpiewać? No, nauczyłem go. Mówiliśmy na informatyce tekst i on to śpiewał, więc jutro się nie dziwię, jak przyjdzie, będzie to śpiewał po prostu. No. Dobra, Becky. La Becky. Bo wiesz, bo Becky. Privet, suka. Privet. Słuchaj, pan Krosiu był ze mnie chyba dzisiaj dumny, bo się zapytał, co za broń trzymają ludzie z Iraku, tam Iranu. No. A ja mówię, AK-47. No, to było to. A co jest przed 47? AK. A możesz mi nie strzelać? Ale powiedziałeś AK, to musiałem wyciągnąć. Ja jestem tym dzieciakiem z ostatniej ławki. Ej, mam pytanie, Bambus. No? Ted, możesz zjeść steaka?
Co jest przed knife? Przed knife? Przed knife. Python! Wiesz, co jest przed knife? Wiesz, co jest przed knife? Nie, nie wiem. Twoja stara ukośnik? Ukośnik? Dobra, łatwo sobą. Dobra, zbieramy obsidian, a nie jakiś... Zbieramy wołty na kilkudzie bambusa. Słychać, Merok, słychać. Panie, on widzę, że dzięki bombo, musimy porozmawiać. Jak to tak? Zapraszam podpomnik Stalina. Bez odbioru. Zaczął szczerze. Okay. Nie zostawię, co by sobie myślał, była jakaś losowa osoba, że dzieci, które gadają, dzieci, nastolatków, którzy gadają wiedziała, o tym... Nie wiedziała jak, dziadek wiedział, nie powiedział, chciałabym Mark, nie wiedziała jak. Po twój dziadek służy tą rozmowę. Twoja stara zjadła to smak. Smak, rak. Twój stary nawet. I wiecie, że jest już takie w polskim języku jak rymy? No to muszą się przynajmniej chodzi, muszą się coś ostatnie litery ten być takie same, żeby to tak dobrze brzmiało, najlepiej tak. Ale ja nie wiedziałem ty. A jak ci wryjszcze, to też nie będziesz wiedział? Co? Co? Ja masz obsydianu bambus. Aktualnie prawie 2,5 tak. Dobra, gdzie ja mam potyki? Wiesz o tym, Young Papa, że jesteś teraz moim podwładnym? A no wiem. No ale ja szanuję, ja bardzo szanuję swoich podwładnych. No a nie tak jak papa. A ty kolejnego kadeta wziąłeś? Nie, on jest moim podwładnym. Ale jak chce, może być kadetem. Chcesz być kadetem? Mógłbym. Nie, bo już mamy dwóch. A, bleć, ale jest potrzebny więcej. Bo to może być rekrutem zawsze. Tak, w ogóle weź za kurde cały serwer. No ale słuchaj synu. Serwer najlepiej tak, żeby każdy był do jednej roli, a potem się serwer znudzi po 3 dniach. Nawet nie. Na serwerze jest 13 osób na liście, jak 3 osoby będą w gestach, to chyba się nic nie stanie. Jezus Maria. Blawie jestem. Dobra, Padłem pod obsydian, bo kurde. A po co logas? Ja nie logałem, jak aż przeżyłem. Bo mnie lak jakiś włożył pod obsydian, dobra, czekaj. Ja wiem, ja też tak raz miałem i zginąłem tak, że cię tepnę. O kurde. A, ten obsydian zabójczy trzeba uważać. No bo my tutaj kopiemy w niebezpiecznych warunkach. No bo mam lak, nie wiedziała jak. Bo ja staraz ją to z... Szak. Merox! Już zaraz będę. Ty myślisz, że on ma cały dzień? Jest pójko, tak ma to małuszkę zaraz. Chcesz przejść rekrutację na rekruta? Nie będę jeszcze tam, sorry, pomyliłem. Nie wiem, tego, przejść, ale wiem, że zaraz ciebie tu rozwalę. Nie wiem, czy twój kotek ma... A pomyliłem w ogóle małuszka, bo ja chcesz przejść rekrutację? Iż nie wiem, mogę. Pokaż mi swoją broń. Też w sumie umie. Jaką masz broń? A mój... Masz AK-47? No i jakie też ma imię, czy tylko tek w ogóle. Masz dobry miecz szarpne z pięciem, obywatelu? Nie mam. Ja kupuję sobie te buty za 1,5 obsydian. Dobra, jesteś debilem. Szerokie ostrze, dwójka, obwika, no pogrącenie umarłej dwójka. Ogarnij sobie miecz bez odrzutu, ponieważ... Oprócz się. Ja chwila, rozmawiam. A ty masz to, mianuję cię na rekruta. Dziękuję. No i proszę bardzo. Możesz iść rozmawiać z resztą kadetu, z kadetami, oni ci powiedzą o co chodzi. Proponuję przejście na inny kanał, Merox. Słucham. Słucham cię. Panie oficerze, dzięki bombo. Mam pewne zdanie do przekazania. Jakie? Kocham Stalina. Wszystko. O kurde! Start chat me session. Okej, czyli ważne przekazanie. To tyle. I w ogóle smacznego, bo chyba jesz. No, dzięki.
Dobra, możemy wracać. Dajcie, użytkownicy. Jak coś, jak papa, jako że ty jesteś rekrutem, to musisz się słuchać kadetów. Jeśli mnie nie ma, oczywiście. No i łatwo, iść kopaj obsidian na izolatkę. Wiesz co, i tak miałem zamiarić kopać. Wiecie co, ja wam ogarnę. Ale ty kopiesz na izolatkę, nie dla siebie. No, ale miałem tych trzech kopać, tylko z nudów. Ja wam ogarnę... Ty za bardzo rządzisz, się za bardzo rządzisz, tak powiem. Ja wam ogarnę miecz. Polecenie proste. Ogarniam wam, kadeci, miecz wam ogarniam, kadeci. Ale ja mam swój miecz. Perf? Perf? Perf czy nie perf? Bambus. Merkus. Nie, ja mam jakiś gówniany głupi, zwłaszcza kwestie. Okej, okay. I kadet papaj, rekrut papaj, masz miecz dobry? Czy nie masz? Nie masz, dobra. No to lecę wam ogarniać. Wydam prawdopodobnie wszystkie... Powiedział, że mi zrobi, jak mu dam elytrę, a dalej tego nie zrobił. No to trudno. Zbudowałem ci ekspiarkę, tyle ci wystarczy. Okej. Zobaczę, co mogę zrobić. A tej ekspercie byłeś 100 tysięcy razy i tak sobie tego miecza nie zrobiłeś. No to co? No właśnie, wszyscy mają zbroję i tak dalej. No ja mam. Miecz jest tak, który bym zrobił. Ja nie mam tego, ja mam tylko jakieś... Ale ten, ale te diamentowe tam buty wow mega mają mniejszego speeda niż te skórzane czapki. No mają mniejszego, bo byłyby za OP jakby były. No to ja ich nie kupuję. Ale idioto, jak masz... Wiesz, jaka jest różnica diamentowe a żelazne? Podczas... Nie, to jest rozkaz, musisz to kupić, ponieważ podczas... ponieważ podczas... pieniądze. No nie mogę z pani... Nie, dostaję za mało od państwa. Żeby ci tak finansować. Dobra, w takim razie podatki i na razie będą dla chętnych, kto chce może wpłacić. No to nikt nie będzie chciał. No to mam to w dupie. Ja wykonuję tylko polecenia. Ja wykonuję tylko polecenia. Dobra, ja już mam 4 staki tego obsydianu. Ja ty. Wy wykonujecie moje polecenia, a ja mojej rangi wyżej. Ale ten szeregowiec kadę to nasze, więc... Ale moje, ale i tak jestem wyżej od was, więc moje są na pierwszym miejscu. Jesteś najwyżej w naszej tier liście. Dokładnie. Dobra, ja kończę na dzisiaj. Żegnam, adios. Salut! Salutuję. Salut. Salutujemy. Tak. Salut. Maybe you don't sing this song on my Twitch stream, lol. This is peace. I can tell you only peace. This is very, very... Bywajcie, towarzyszy. Bywaj. Bywaj. Dobra, chodź, bambus, jestem już w więzieniu, na ciebie czekam. Ogarniam wam szarpy piątki, bo mam książki. Ale ja mam wszystko, co potrzebuję. Ale dla Merkusa i tego. A ja mam pomysł, zrobimy taki, patrz. I ci zaprezentuję, jak to ma wyglądać. Robimy takie skobla, ci tu zbuduję, patrz. Będziesz miał taką izolatkę i to będzie obudowane, no oczywiście obsem. I będzie u góry taka dziura, do której chłop będzie wskakiwał. Bo tu nie ma, bo jak będą żelazne drzwi, to będzie bardzo łatwo z tego wyjść. A wiesz, to ja mam pomysł po prostu. Kadet Merkus, krz. Masz kowadło w domu? Mogę użyć? Chyba mam. Okej. Okay. Mamy, to ja zrobiłem. Dziękuję bardzo, bez odbioru. Krz. Dobra, Merkus, ja ci pokażę, jak to ma wyglądać, dobra? Okej. Dobra, to tak. Jakby oponent chciał kopać łapką, to tak. Po pierwsze, jak masz, patrz. Masz tutaj ścianę, jakby tutaj siedzi ten, nie? Powiedzmy, że to jest na razie jednokrotkowe, to będzie większe, nie? Tam będzie miał chyba, nie wiem, tak... Dobra, no. Myślę, że tak dwie kratki będzie miał, nie? No, i ogólnie, kurde. Będzie tak, chłop tu siedzi, nie? Na przykład tu na ścianę dookoła siebie i tak. Ma raz, dwie warstwy obsa, tu jest lawa jakby wylana, nie? Na tą warstwę jest lawa. Tutaj ma jeszcze jedną z warstwę obsa i znowu lawa. I
tak to ma wyglądać, taka izolatka. To ma być najbardziej. To ma być najbardziej. Nie, chodzi. On. Ej, mam pomysł, powiedzmy Meroxowi, żeby włożymy łóżko pod portalem do Endu i powiem Meroxowi, żeby ustawił sobie respawn pointa i wskoczył do Endu. Nie, to jest nasz sojusznik, my go potrzebujemy. Dobra, rekrut Papaj, proszę stawić się w moim biurze. Dobra, to nie mam jak, szukam... Dobra, w takim razie rekrut Merkus, proszę stawić się w moim biurze. Już. Rekrut. Nie. Mam. Już jestem. Tam rozkaz o... Jako, że za dobrą służbę otrzymujesz finansowany od państwa miecz, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. A ja za dobrą służbę to co dostanę? Nic, bo ty masz wszystko. To może jakieś lawę mogę. Trzeba było nie robić super seta, lol. Trzeba wyżyć tam ten... od lawy, nie? Jakby ten lawa, ten jak się nazywa. Ty, Bambus, dostaniesz swoją nagrodę w swoim czasie, czyli bombę. Tak, chciałem przypomnieć, że tam jest ten od lawy. Google. Pozdrawiam. Ile creeperów? Na szczęście mam na hita bazooką creepery. Biegnę do. W ogóle to dostałem od państwa jedną bazookę na wojsko, także... Pan w historii powinien powiedzieć coś takiego. Teraz strzelę do was Stingera. Oczywiście to nie. Stinger ogólnie się mieliśmy na lekcji. Stinger to jest wyrzutnia rakiet Stanów Zjednoczonych, jak tam walczyli. Ale to nie była taka broń w Valorancie? Właśnie też mi się to skojarzyło, tak samo w Fortnite chyba. Nie, w Forcie było coś podobnego chyba, ale nie pamiętam. Panie oficerze, jestem. Okej. Okay. Za chwilę się spotkamy. Bez odbioru. Mówię teraz do wszystkich rekrutów i wszystkich kadetów. Dostaliśmy od państwa jedną bazookę na wykorzystywanie ich podczas poszukiwania. Podczas, tak, dokładnie, podczas najazdów oraz różnych innych tego typu rzeczach, także jeśli ktoś by nie potrzebował w ramach służby bazookę, to zapraszam do mojego biura. Bez odbioru. Odbiór bazooki? Odbiorem. Ale odbiór bazooki? Jaki odbiór bazooki? Nikt z was nie bierze teraz bazooki. A to po co ja mam się zgłosić tam? No ja nie mówiłem, że ktokolwiek z was ma się gdziekolwiek zgłaszać. Tylko na razie Papaj ma się zgłaszać. To muszę... Papaj, poczekaj jeszcze parę minut. No bo muszę iść zrobić dla ciebie nagrodę za dobrą służbę. No on nic nie zrobił. Oszustwo. Ale to jest premia motywacyjna. Mam coś do piwnicy. Już. Jest coś takiego jak premia motywacyjna. Jak robię coś. No, a my też musimy coś. Ja też coś bym chciał zrobić i dolatkę. Mamy wykonać to przecież. Zapraszam do biura. Co? Nie, ale nie mówię. Okej, proszę usiąść sobie. Lecę do lądaru na chwilę, po lawę. Jako, że dobrze sprawujesz się podczas służby, rekrucie, to proszę bardzo, oto jest nagroda na... Dziękuję. Dziękuję serdecznie. No i możesz opuścić. Dziękuję, oficerze. Dziękuję bardzo. Bywaj. Ej, bo mi powinniśmy zrobić taki obóz. Wiesz co, to jest chyba robota na jutro. Też mi się tego zdaje. Ej, jak skończymy związek, w razie to idziemy robić... tego tu nie można mówić, ale... Nie drugi kraj. Szczęśliwy obóz? Tak. Obóz dla dzieci. Tak, edukacyjny. Obóz edukacyjny. To przy naszej szkole można zrobić. Można. I to będzie, wiesz,
I przy wejściu do szkoły będzie strzałka w tą stronę na ulicę. Słuchajcie, chodźmy na chwilę odmać kobę, tylko tu nie mogę powiedzieć. No to powiedz z cenzurą. Ale nie, bo to takie... Dobra, to iście tam. Nie no, ja... O. Poszli? Paszla, blać. Czyli pusty. Wiesz, kogo spotkałem, jak wracałem? Dawaj. Kurwa, Harasimczuka, nie? Człowieku, wejdź na serwer i zobacz, co się stało. Boję się. No, lepiej, żebyś się bał. Ja sobie idę, kurwa, obok żółtego, nie? Przechodzi Harasimczuk z tym pedałem. Teoretycznie administration. Kurde, no myślałem, że ty wiesz, papa, i nie powiedziałeś mu, ty chamie. No nie, myślałem, że nie wie, tylko koniec końców. Dobra, trudno. Trudno, mów dalej. Sorry, ty wiesz, administration. A czas pofarmić cichacze. Ale u nas w komunistycznej części w ogóle się nie respią, czy ty? Właśnie jakoś dziwne. Nie chcą. Ciekawe czemu nie. Kurwa, Twitch administration. Idzie se Harsimczym z jakimś typem. No. I łapa na paralizatorze, nie? Ja zawsze tak chodzę i kurwa... I mówi do mnie, o jaki gangster, nie? Na początku powiedział i później wiesz, się zatrzymałem, nie? I mówi, on do mnie mówi, chcesz się napierdalać? Mówię, no to chodź, nie? My jesteśmy tak, wiesz, z parę metrów od siebie, ja mówię, chodź, nie? No ja i podchodzę do niego, on mówi, o Rusin, kurwa. nie chciał tego, wiesz, dymu. Kurwa, ten. Dobra, chodzisz na serwer? Ciapaty! Wchodzę, ciapaty wchodzi. Dobra. Ciapaty ma opóźnienia przez różne używki. Ciapaty jest opóźnienie. Oczywiście chodzi o kawę. Och ty. Ja to dotnę. Kurde, nie wiem co mam robić teraz. A, miałem dla kadetów ogarniać rzeczy. Ja nadal z tego nie mogę, nie? Chciałem chodzić jeszcze, bo muszę pierdnąć, chwila. Że na live nie było słychać w ustawie. Tak, jest jedna osoba, zero. Dobra. Żeby nie było shotów, nie? Właśnie Merox robi. Gdzie te kadety poszły, no? Nie wiem. Ty bazookę mam na tym. Na piątce. AK-47. Kałasznikow. Chcę dla was kadeci ogarniać rzeczy, bo... O! Pokaż mu papaj co i jak. Dobra, zaraz, jestem na ekspiarce chyba. No nie, no ja też tam doleciałem, no. Rekrut! Jak nie, no jak ten, to se dokończ, no. Nie no, git, bo mam 36. Musisz se Fire Aspect ogarnąć. Ja ci mogę dać Netherite'a jak chcesz, jak jeszcze nie wyszedłeś z ten. Och, ty blej. Zrobisz lepszy, bo ten miecz dodaje więcej netherite'owi.
Ja pierdolę. To było takie, że mu się nie chciało łazić. Ej, masz rzeczy? Mam, bo... Ej, bo się czasem buguje. Umiałbym, nie wiem. Trzeba temu kadetowi Merkusowi ogarnąć rzeczy. No i jutro kolejne okupacje będziemy robić. Dokładnie. Poczekaj, możemy zrobić też jakieś takie, wiesz, rzeczy, które działy się IRL na wojnie. Może. Bo ja zdechnę zaraz od tych mobów. Ich. Zdechnę, Lusina. Ok. Zaraz. Ogarnąłeś ten fire aspect? Jeszcze nie. Mending dam. Jeszcze, a nie mam się nam sobie, że co ty mówisz. To ty papaj gadasz tam. Że nie ma się na serwerze. O. Tylko ja nie chciałem sobie ogarnąć. No to... Właśnie w tym, w enchancie, nie? No taaa, to jest przesądny miecz, nie? No kurde... Dobra, przynieś mi dwa diamenty i jeden patyk. Masz? To ci ogarnę ten fajny aspekt. Poczekaj, się dobrze do ciebie. Dobra. Tak, to tak na shift się postaraj się stuć, bo... Nie wypadł nigdy. Dobra, czekaj, wywalę. Masz dwa patyki i ten? A, to sobie exp. O kurde, lapisu nie mamy. To co, event na lapis? Ja mam. To weź zapodaj, bo tu jest fire aspect 1. Kurde, ja nie wiem, czy chcę brać jedynki. O, dwa. Dobra, jest fajny aspekt dwójka. Daj mi swój, rekrut, daj mi swój miecz. Masz to, ten co tam do. Tak, mending. Pyk, pyk. Jeszcze mending. No i no i rekrut! Zoba to! No to ciekawe. Dobra, idę tego prowadzić, nie? Dobra, teraz... chodź, wracaj tu jeszcze, rekrucik! Proszę bardzo, jeszcze na Drive Mango. I będziesz teraz... Potęga, to jest potęga, chłopie, najlepszy być w grze. Teraz jeszcze ale... rekrut... Nie. Bo ja jestem w innej rejdzie, w nas będzie. Jeszcze drugi, jeszcze kolejny rekrut. No to zaraz. Mer.
rzep. Kurde, żebym tyle levela chcę wziął na te twoje zabawki. Dziękować, panie. Oj, rekrut, ale ty jesteś tutaj banankiem u nas na służbie. Dobra, tyta. Nie, rekruci powinni mieć trudniej, ale dobra. Tadek też dostanie. Zapraszam. A kadet Bambus to w ogóle gówno dostał. Jak kadet Bambus znajdzie Pawcia przestępcę, to wtedy do... ten. Weź się te, nie, weź się te paru. Dobra. Tam. No proszę. Chodź. Widzisz to? Widzisz tutaj? Zobacz tego gościa, kliknij na niego. Sprawdź go, zobacz. Widzisz? Halo. Go nie słychać w ogóle. Alba job. A bo go nie ma przy kompie? Nie, właśnie przed chwilą coś gadał i teraz sobie wylazł. No był chłop i nie ma. O, nie ma chłopa. Chyba abonament się skończył. No to dobra, dobra. Wow, ale event. Bez... Kończy się abonament. Dobra, szach bez trójka siądzie. Nie. Gerdolę to idę grać w szachy, kurwa. No to... Gawno jakieś, kurwa. O, Fire Aspect 2, o! A! O! A! Ja pamiętam, jak my graliśmy do początku na tym serwerze. No ja też! Kiedy? To było? Dawno. Prawie 2 tygodnie temu. Kiedy w CS-a gracie? Nie wiem. No może zaraz. Poczekaj, pójdę do Merkusa. No. Oj, kadet, mamy trochę do pogadania. Czemu? Oddaj mi swój miecz. Czemu? Zaraz zobaczysz. Trochę na nim trzy zbrodnie, zabija się nim rodzina Pawcia, dlatego Pawci się zaraz skarży. Teraz tutaj czekaj. Mówi na radiu, że jeszcze chwila i zaraz będzie. Daj.
Oj, kadet, kadet. Co mam? Mamy troszeczkę do pogadania, wiesz? A na temat czego? Na temat tego. No nie, to miało być takie dobre. Łocie dupia. Wszystko zdobyte legalnie oczywiście, możesz zobaczyć na moim bodycamie. No wiem. Jeśli nie jesteś pewien. By się przydał, ale to nie będę narzekał i tak jest bardzo dobrze. No możesz wyjść. A to wszystko dobrze. Ok, nara, frajerze. Dawaj fajs. Idę sprawdzić jak wam idzie. Aktualnie tworzę izolatkę, ale... Ja w tym nie uczestniczę. Trochę nieudolnie. Może nie wiem co zrobić. No bo trudno taką izolatkę panie zrobić. A będę się tam nie spalił zaraz? Panie! Słuchaj, bo ty trochę BHP nie przestrzegasz. Nie od dzisiaj takie rzeczy robię. Trochę panie. BHP nie przestrzegasz, nie wiem czy nie będę musiał przerwać tej twojej roboty. Maciek, ty bambusem myślisz, że jak ze prawdziwym, znaczy my jesteśmy prawdziwym, tym fałszywym, że to zaraz palili była jakaś lawa na nim w jakimś tak. Pudle z obcego. Aha, dobra. Ewidentnie. Dobra, to rozumiem. Dobra, dziękuję bardzo. A, tam ci sobie poszli, no to muszę zostać z wami. Niestety, wielka szkoda. Będzie to trzeba zbudować obóz miłości i... Obóz miłości i umiłowania do drugiego człowieka. Wiecie co? Trzeba będzie poszukać, ja to zrobię jako oficer. Chyba pójdę po prostu poszukać obozu, gdzie schował się nasz pany. My szukaliśmy wszędzie, użyliśmy wszystkiego, co mogliśmy. Podczas podsłuchu słyszeliśmy, że gdzie bywał? Że znalazł na tajgę. Zobaczyliśmy proszę pana na mapę całą świata. Było coś tak w każdą stronę, więc się oddaliśmy, gdy się okazało, że on zrobił fail RP i sobie wyszedł debil. Jedna rzecz jest też niejasna, bo mógł nas oszukać tą tajgą. No tak, no ale co powiedzieć. No mógł w takim razie musiał wiedzieć, że jest podsłuchiwany. No musiał wiedzieć. No właśnie, w tym problem. Ja pierdzielę. Przyznajdź do mojego komputera. Oto izolatka. Przygotowana specjalnie dla niego. Właśnie została zabudowana z koblem, żeby tego obsydianu tutaj nie było aż tak dużo widać. I teraz wylejemy. Dobra. Dekoracje. O, ja tu sobie udekoruję moje biuro. Jakieś akwarium sobie tu pyknę. A jak tam zrobione sale o matematyczne jest zrobione? Od Polaka nie ma zrobione, tylko na trzecim piętrze są najważniejsze. Jak już będzie na trzecim sale zrobione, to można event zrobić. Oj, mówię, tak. Ja wam jutro z panią JD. W ogóle bambus. Już? No, bo dzisiaj Barzyńska mówiła, że ostatnia lekcja. O, zegar na pewno wezmę. I zaczepiłem się na płocie elektrycznym. Wielka szkoda. O, monitor. O, uciekłem z tego płotu. Dobra, ma globus. Nic idzie bambusus. Dobrze. Mamy izolatkę gotową. On będzie wchodził. I teraz tak, lawa będzie tutaj pod dostatkiem i ona się będzie ciągle tak wylewała. Więc wykopujemy jeszcze ten. Musimy tutaj ładnie wszystko zrobić. Przygotować. To wszystko ładnie. To wszystko pięknie działało. Za mało za to płacą.
Słuchaj, czy według ciebie za mało to jest twoja broń, którą dostałeś? Czy według ciebie to jest za mało? Wiesz ile ja musiałem pracować? Wiesz ile ja musiałem wysłać pism? Ile ja musiałem wysłać pism do zarządu głównego? To jest taki, to jest za awans, ale tak normalnie to ja nic nie dostaję oprócz tego miasta. No słuchaj, awansu nie dostaniesz w pierwszy dzień swojej służby. Niestety, też bym tak chciał. Właśnie, to jest właśnie dla was nagroda za to, no po prostu, że możecie tutaj mieszkać. Bo jakbyście byli na reszcie świata... Jesteśmy w najbardziej strzeżonym miejscu na świecie, Marcus. Wiedziałeś o tym? Wiem. Właśnie jestem w tej całej izolacji, no trudno sobie... Nie, bo zawsze nie był cały komunistyczny, już jest. Co? Już tam prawie jest cały komunistyczny. Ok. Czaj. Muszę jedną rzecz zobaczyć. Obejście do tego tajemniczego miejsca. Jak chcesz, to sobie możesz, Maciek, zobaczyć, jak to wygląda ta izolacja. Czy ty powiedziałeś, że jak ty mi powiedziałeś? Na służbie? Jak ty do mnie powiedziałeś na służbie? Panie oficerze, powiedziałem. To on nie przyjdzie. Panie oficerze, do pana powiedziałem oczywiście. Okej, chyba mi się przesłyszało. Panie oficerze, ma pan jakieś deski? Takie, albo, lub tabliczkę. Słuchaj, kadet! Panie oficerze, to jest naprawdę ważne. Proszę bardzo. Ale dziękuję. Osuń się, bo mi zabierzesz moją tajemnicą skrzynię. Już przepraszam, proszę pana. Panie oficerze, mój kochany. Desoration. Akwarium. Będziemy musieli paf. Kamery trzeba będzie tego poustawić, bo kamer jeszcze nie ma poustawionych. Maciek. Ja? Co? Kto? Panie oficerze. No? Panie admin, oficerze. Mogę dostać koper. Taki jakby blok miedź. Bloki miedzi, no. Bo chcę zbudować słup elektryczny dla naszej społeczności, żebyśmy mieli jeszcze więcej prądu. Dla? Zaraz coś wymyślimy. Panie oficerze, czy mogę zostać detektywem naszym? Na razie nie. Ponieważ nie mamy żadnego detektywa, a mogę być... Na razie nie potrzebujemy. Na testowym. Potrzebujemy, proszę pana, musimy rozwiązać zagadkę, gdzie jest Pawcio. Zagadkę rozwiązują kadeci Bambus i X-Markus. A mogę być na... Tak, wie pan. Słuchaj, człowieku, jesteś pierwszy dzień na swojej służbie. Uspokój się. Dobrze, a... Jutro będziemy mogli pogadać o jakimkolwiek awansie. Dobrze. Ja bym bardzo chciał zostać detektywem naszym, ponieważ no, myślę, że to jest bardzo potrzebne w naszym tym. I na pewno w naszym obozie. Więc ten. Ale się X-Merku zdałeś żokować, o Jezu. Ty już myślałeś, że zaraz dostaniesz jakiegoś bana, a tu taki mieczyk fajny. No. To był joke. No, to był taki joke. Dlatego możemy poszukiwać. Jak ty piszesz strzeżony? RZ i RZ z kropką. Ja uczę się polskiego, Bambus. No, czytałbyście. A jak tam z tymi blokami miedzi, panie oficerze? Chwila. Zgarniam. Komputer w swoim biurze postawię, bo mi zabrała szatniarka. Mata. A tu Terek. Zapraszam do biura, jak chcesz. Proszę już pogadać. Dzień dobry, mógłbym poprosić o... Dofinansowanie od państwa, rozumiem, tak? Tak. Tutaj proszę o zabudowanie. Bo... Zadwu.
I na czym polegać ma to dofinansowanie? Chciałbym, żeby w tym mieście było więcej prądu. Budując słupy elektryczne. Ile potrzebujesz na to materiałów? Ile by pan słupów chciał, bo jeden to nie... Co najmniej tak z 2-3. Co najmniej 3. To tak 20 staków miedzi. Tak na 3. 20 staków miedzi. Jakby było nadmiar, to mogę oddać dla państwa. Ja muszę zobaczyć w moim komputerze, jak stoimy z miedzią. Okej. Kurde no. Wiesz co ci powiem? No. Ej, tutaj to... Dobra, mamy w magazynie. No musisz używać mądrze. Zaraz zostanie dostarczone do twojego domu. Kurierem DPD. Okej. Jak się nazywa ta miedź po angielsku? Jak się nazywa miedź po angielsku? Cyvyoryd. Jak? Cyvyoryd. Ale miedź! Miedź, aha. Copper. Masz. To jest, tylko tyle mieliśmy. Chyba starczy. Ale to mają być duże, to nie wiem, to chyba będę musiał pokopać. O Jezus Maria, Maciek znalazł jakieś skrzynce, wiesz? O kurde. O Jezus, ale wie pan ile? Jezus Maria. Dobra. To bierz, jeśli jest na terenie naszego państwa, możesz brać. Dobra, tutaj jakiś słup. Dobra, muszę powiększyć swoje biurko. Nie no, śmierdząca szatniarka mi zabiera wszystkie moje rzeczy z półek. No co za... Chyba muszę jej dać jakiegoś degrada. A, nie da się siadać na płytkach, super. Jestem. Mamo, w szkole jest wywiadówka. Halo? Jesteś, dobra. Dobra, jest super elektryczny. A ja siedzę w swoim biurze i załatwiam rzeczy. Co by jeszcze dodać do tego biura? A no tak, trzeba porozstawiać kamery po naszym całym tym. Może pan oficer użyć machiny czasu i... tak, wie pan co dalej. Okej, to zaraz użyję.
Nie ma hammer za bardzo. W tej Ikei coś średnio. O, są kamery. Oczywiście to był dołg. Oczywiście to był dołg. Myślij o tym teraz, co robisz. O, sam teraz. Polaroid. Dobra, ja rozstawiam kamery w naszym więzieniu. Wspaniale. Bardzo. Dobra, one zaś... Więzienia aż do wspaniałego wodza. Kurde no, strzeli mnie coś. I kamerami. Tak, to był joke. Ja wiem, że to był joke. Kurde, na tym, tej izolacji to będzie trzeba tyle kamer postawić. Wszędzie sięgają, dobra. Albo nie, kamery w izolacji zrobimy dopiero jak będzie ready. Jak ona będzie zbudowana. No. Myślisz, że w tych w...
W celach dajemy kamery? Chyba tak, ja bym dał. Chyba nie, no. Chyba nie. Znaczy wiesz, w tych celach będą tacy przestępcy, że trzeba będzie ich kontrolować chyba. Będę miał aplikację. Moje kamery to dobra, stąd będzie. Dawid, łysy Pokémon! Słuchaj, człowieku, rozstawiam kamery teraz w celach. Maciek, ja bym chciał sobie na rozmowę. No to nie mam czasu teraz. Rozumiem, panie oficerze. Będę miał czas, to cię zawołam. Kurde, no i muszę zmienić położenie. Nie wiem dlaczego. Nie ma. Uważ, w domach też powstaną kamery. Nie lękajcie się, bo nie ci cały czas. Ani. Nie no, tylko w domach, które są okupowane. Widziałeś izolatkę? Nie, widziałem. Bo weź to jakoś ją obuduj tam, bo ja tam chcę kamery poukładać. Tyle kamer, że się tyle nie. Musi być miliard kamer, dosłownie miliard w tym sektorze zero. No ja wiem. Kamery porozkładane. Teraz nie. Jak nie idę, zobaczę do swojego laptopika, czy mi działa kamery. Mogę zrobić swój gabinet? Nie możesz, bo jesteś kadetem. A właśnie, a propos tego. Mogę na tą rozmowę. No zapraszam. Już chwilę, tylko zrobię obsidianowy ten. Zadaszenie. Najbardziej, to rozumiesz, to jest sektor zero, tak to nazwałem, człowieku. To jest najbardziej strzeżone miejsce świata. Masz propozycję? A masz problem, to też pisz, możesz. Mam problem. Opisz. Czekam. Już. Dobra, sektor zero. Za chwilę zrobię to całe z obsidianu, ale dobra, na razie. Witam, panie oficerze. Witam. Ja bym chciał złożyć zaświadczenie, takie lekkie, chodzi, bo ogólnie to widział pan izolatkę 88A.
Widziałem. Widział pan, jak wygląda sektor 0? Widziałem. Wiesz, co ci powiem? Wygląda tragicznie. Wiem, ale proszę pana, to się ulepszy. Dopiero jesteśmy w fazie testów. Uzbrojenie na to mamy po prostu perfekcyjne. Wszystko jest obsydianowe. No ta izolatka jest po prostu największym, najlepszy ten. Sektor 0. Do niego mają wstęp tylko kadeci, no i pan, no i oficer, no i wyższe rangi ogólnie. Takie, tacy, na przykład taki, myślę, że taki papaj by nie miał tam wstępu wchodzić. Ponieważ on jest dopiero takim, wie pan, takim testerem. Jeżeli się dobrze sprawdzi, to jak najbardziej będzie ten. Więc ja chciałbym jakby na początek przynajmniej za to, że to wszystko zbudowałem, co organizowałem tam, jeszcze to ogarnę, jeżeli to ogarnę, to na ten, ale ja przynajmniej to, żebym miał swój własny gabinet i żebym miał tam swoje własne rzeczy, a jak już się pan pomyśli, że się bardziej spisałem, to żebym został tym detektywem. Powiem ci tak, jeśli zbudujesz do końca cały tamten sektor, to zapraszam za mną, idziemy na wycieczkę. No jest bardzo niezadbany, to prawda, bo jeszcze... Zapraszam na wycieczkę do góry. To będzie twoją i X-Merkusa siedzibą, jeśli to zrobicie we dwójkę. Znaczy to będzie twoją, to ale będzie twoja siedziba. A czy ja bym mógł mieć gabinet swój w tamtym budynku? To będzie twoja siedziba. Nie ma, nie mamy... Ale detektywa. Tak, będziesz detektywem, jeśli rozwiążesz sprawę gruby. A ty wtedy będę mógł tam mieć gabinet? Nie, bo tam nie ma miejsca już na kolejny gabinet. Ale ja sobie zrobię, ja wykopię sobie. Nie, będziemy musieli stworzyć... Będziemy musieli stworzyć budynek. Gestapo. Dobrze, będzie więzienie i budynek, rozumiem, proszę pana. Czyli rozumiem, że mamy się podzielić z Merkusem i ja mam robić sektor 0, a Merkus ten budynek cały z gabinetami każdego. Hej. Czy jak to ma wyglądać? To wszystko może być twoje. Ale co to? Ten cały budynek, cały teren tego budynku może być twoje, może być twój. Możesz zrobić z nim co tylko chcesz, ale... Musisz rozwiązać sprawę gruby oraz musi być zrobiony sektor 0. To będzie twoje do dyspozycji. Możesz tutaj sobie zrobić siedzibę detektywa, jeśli zostaniesz detektywem, możesz zrobić tutaj wszystko. Dobrze. No, dziękuję bardzo. Na razie jeszcze nie jest twoje. Dobrze, to jest zakończyć sektor 0. Jak pan zobaczy ten? Izolatkę. Okej. Ja pana oprowadzę tutaj, niech pan wejdzie do sektora 0. Tylko niech pan uważa, bo to jest duża radioaktywność. To tak, tutaj mamy izolatka 88A. I się wchodzi tutaj. I teraz tak. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery warstwy obsydianu z każdej strony, do góry, w dół i wszędzie w ogóle. Słuchaj, ale ty łamiesz prawa człowieka. Zamykając go w czymś takim. No widzi pan, to był pomysł akurat Merkusa, żeby mieć jeden na jeden. To. Dwa na jeden będzie git? No. Ja tu rozkopię może trochę. No i teraz nie łamiemy praw człowieka. Dobrze. Ale nigdzie nie było napisane, że łamiemy prawa człowieka, nigdzie nie ma w żadnym kodeksie. Słuchaj, jest ogólnoświatowe są prawa człowieka, nie wiem czy ty wiesz. A to wszystko ma być z Cobblestone'a, prawda? Nie wiem, nie mogę wyjść z tego. Proszę pana, to ma być wszystko z Cobblestone'a. Tak. Robisz, Merkus? Słup elektryczny. A!
Ja mam w sobie tutaj jedna kamera starczy. Pod pomnikiem damy jedną kamerę. Brawo! Dane zwanie miał! Nie śpiewaj tego na służbie. A ja ty oglądałeś coś piąty sezon Miraculum? Nie. To okay. Znaczy, no nie wiem, no. Nie wiem, to czy oglądałem. To tam była ta ciema, wszystkie te Miracula? No nie wiem. Nie pamiętam. Dobra, teraz to się zamienia już tak w mega. Nowoczesność już wchodzi w grę. My niedługo lecimy w kosmos. No właśnie, trzeba zrobić event. Lot w kosmos. Pięknie jest. W ogóle co tutaj jest? Co, gdzie? Tu. Tutaj jakiś tam, nie wiem, nawet tutaj ktoś coś wybudował i jest. Czemu teraz tego nie mogę przejąć? Tego? A nie, ten to nie, to jest sklep Adixa. Teraz nie, bo musisz zasłużyć. No to zbuduję sektor 0. No właśnie. Dobra. Czemu nie zamykasz sektora 0? Może ktoś się tam włamać i wykraść bardzo ważne dane. Tutaj ktoś nie stosuje, się do naszych poglądów, widzę. Za bardzo kolorowo. Lecz gdzie? Domek niejakiej Pum-Pum. Zmień to wszystko na cobblestone'a. Kurde, właśnie nie mogę, bo... Ten dom był tutaj przed jeszcze naszą okupacją i za bardzo nie mamy jak. Prawnie. To daj jej to. Oświadczenie. W książce napisane. I ona to będzie musiała podpisać. A jak nie, to okupimy jej dom. Jak nie, to będziemy ją torturować. No, i okupimy jej dom potem. To jest komuna, życie. Tak. Ja zaraz wam dam wasze rangi przed nikiem. Powinieneś mieć oficer. Będziesz kadet Gestapo. A Gestapo to było w tym? Nie, nie było, to nie było w tej? W Niemczech? W Niemczech było NSDAP, część, tak. A to wiem, no. Tak, może WASD od razu. In comments. Zrobię. Mam dla ciebie trochę. Do 22, od 22. Dobra, tworzę teamy dla was.
Kurde, no. To było pamiętne. Team. Join. O! Jesteś w teamie. Teraz Bambus. Też jest w teamie. Friendly Fire Falls macie. Bo nie, niech będzie to Friendly Fire. Daj nam jakiś kolorek. Nie dam wam na razie, co wy będziecie kadaci milki. Kadet. O! O, macie sufiks, kurde. Co mamy? Ja pierdzielę, jak to usunąć teraz? O! Prefix. Tata. Je, kropka, kadet. O, macie kadeta. Teraz tak. Adventure Squad. G.officer. Dobra, jestem Gestapo Officer. Dobra. Kolorek na razie nie będzie kolorku. Bo sam nie wiem, jak to zrobić. Kurde, nie dałem spacji. Dobra, macie. Idę skontrolować tutaj, jak idzie. Budowa wieży. Już jest na bardzo końcowym poziomie budowy. Okej. Kolor. Jako kadeci będziecie mieli dark blue. O kurde, patrzcie, napiszcie coś na czacie. A zobacz taba. Czekaj, a aqua. O, aqua lepsze. Ja będę miał... Ja będę miał gold. Ja pierdzielę, ale ten serwer jest potężny teraz, nie? Szkoda, że 3 osoby są. Mi się wydaje, że trzeba dodać parę osób, nie? Piszę do banana. Weź mnie wypuść sektora 0, bo tu utknąłem. Pa, wpisz. A to dobra, to czekaj, bo ja to jest tu porowy schod. Dobra, wieża ukończona. Okej. Okay. Zrób burza, zobaczymy, jak się sprawuje. Weather Thunder, coś takiego jest.
Czyli my kontra wszyscy w sumie. No i ja bym jeszcze... Mamy sojusz z Meroxem. Merox ma sojusz z Adrianem i cała reszta to już powinna być przeciwko nam. Bo że cała reszta to rzadko kiedy już gra, nie? Jest dalej noc? Nie. Ja muszę czekać na noc. Klipelki cała po zabija. Jak wygląda twoje biuro, Maciej? O kurde. No to pod półko jakoś trzeba się schylać. Bo... No tak, trzeba się schylić. Jezus Maria. Ta tu zła flaga jest postawiona u góry w tym biurze. Co to jest za flaga tragiczna? Nie wiem właśnie. Maciek. O właśnie, Maciek, jest... Maciek! Tak w ogóle to Markus ma lepszy biurze. Jak ty do mnie powiedziałeś? Jak ty do mnie powiedziałeś? Powiedziałem. Ale jak? Diamant diamentowy. Jesteśmy na ty? Na służbie nie jesteśmy? Proszę pana, ja mam diamentowy miecz, więc ja bym prosił o sztabkę netherite'u. Ponieważ ja panu to mówiłem, ale pan chyba mnie nie usłyszał. No to ja czekaj tutaj 5 minut. Dobrze, to ja pójdę zobaczyć tak po zero. Nigdzie nie idziesz, czekasz tam. Trzeba mieć żelazne zasady. Jak mówię, że czekasz, to czekasz. Jak się główki dodaje, czy się nie da? Cosmic Skulls. Tylko ty możesz. Cosmic Skulls. O, no i dupa. Aż jest coś takiego. Dlaczego opuściłeś moje biuro? Chyba coś już trochę się waham, żeby się tapkę. Opuściłeś moje biuro. A nie pozwoliłem ci go opuścić. Chciałem ulepszyć. Proszę bardzo. Twoje pierwsze Dziękuję. Wynagrodzenie. Pokaż jak się cieszysz. Chyba te czaszki ja, kosztują. Proszę pana, ja jestem poważnym człowiekiem. No właśnie, no właśnie, to bardzo dziękuję za pana podarunek. Możesz wyjść. Ja mam Bywaj. Czaszki, że pieniądze na czaszki. Nie musisz mieć pieniędzy, proszę to. Ale tylko że właśnie... Musisz mieć dirta jednego. Jeden dirt kosztuje za jedną czaszkę. Czekamy teraz na rekruta. Bambus? No. Gdzie jesteś? Bo to, mam coś dla ciebie. Ja jesteś. Maciej, to do ciebie pasuje. Co? Co? To do ciebie pasuje. Nie no, nie jestem policjantem. Gdzie ty jesteś, Bambus? Byłeś być taką koleżanką, czy... Patrz, tym, czy tym? Wiesz sobie. Chyba okay. Czemu się wygłupiacie zamiast pracować? Oczywiście służbę? Ja chcę nic z tego, bo nie jestem żadną dziewczynką, ani nie jestem policjantem, tylko jestem prawdziwym... Gestapowcem. Dokładnie. Palimy ich głowy. Oczywiście na tej transmisji nie wychwalamy tego, ale po prostu, się bawimy. Bawimy. Dobrze. Biorę za piorun ochrony z domu babcia, bo naszą wieżę nie nawala żaden. Daj Weather Thunder, znaczy ten. A nasza wieża w ogóle ładna jest. O? Talker Craft be like. Czemu niszczysz nasze mury? A to naprawdę robi energię? Przypadkowo, już naprawiam. Markus, to naprawdę robi energię, czy to tak po prostu? Przecież nie istnieje w Minecraftcie takie coś jak energia. No właśnie. Co to jeszcze jakiś... No, nie wiem.
Teraz nie ma żadnego piorunu chrona. Powiem wam szczerze, że to jest pierwszy dzień od 3 dni, gdzie fajnie mi się gra na serwerze i jest co robić, nie? Ale czemu na CS dzisiaj nie poszliśmy? Znaczy nie opłacałem, bo ja 2-2 zawijam. No, pan też zawija. Ja też będę musiał zawijać, bo sam mi się nie chce grać. Widzisz, wiesz, że zrobiliśmy dzisiaj... Dobra, ja... Maciek, możesz zobaczyć co Sektor Zero. Więzienie, to, co? Kto ma co zobaczyć? Bo nie słyszałem. Panie oficerze, możesz pan zobaczyć Sektor Zero. Musicie się nauczyć pokory w mojej jednostce. Ja też... na razie to jest bardzo ciemno, musimy to oświetlić. Ja mam soczewki. Ja też mam. Ja zdjęłem, tylko, bo ja... Tylko Markus jest upośledzony i nie ma. Ty kurwo... Postawimy tu ochroniarza. Ochroniarz Marian to będzie, tak? Tak, to jest Media Expert. Ci panowie z Media Expert. O, to jest Marian. Słuchajcie, potrzebuję do niego nalepki. Potrzebuję na niego nalepki Security. No ja mu ręce dodałem. Ja mu dodałem lepsze. Tylko jeszcze jedno. Zróbcie mu tabliczkę Security na klacie. A ten pokazuje, idziesz do tej celi, bambu, zostaw, widzisz? O, dobra, no. Widzisz? Security musiałem mu dodać. No ty dodaj, Maciek. Znaczy, proszę pana, oficerze. Albo ja dodam jednak. Okej, synu, musisz się starać, jak chcesz awans. Maciek, musimy zrobić tę edycję z faunomodach. Będzie o wiele ciekawsze. Wiesz co, 3/4 osób nie będzie potrafiło ich zainstalować najprawdopodobniej. Jaki problem wstawić do folderu mod? Kurde, 3 mody, bo pewnie więcej nie wstawimy. Znaczy, chciałbym na pewno voice moda zrobić. No to zobacz, bierzesz voice moda i na przykład patrz. Mówisz jakieś takie mody. Na ścianach wszędzie to, co musisz taką kamerę postawiać. To jest najbardziej strzeżone na świecie. Miałbyś na przykład mody na meble, czy coś w tym stylu. O. Nie no, bez przesady, aż tyle kamer to nie musimy marnować, nie mamy tyle pieniędzy. Niby jesteśmy najpotężniejszym krajem na świecie, ale jednak te pieniądze trzeba jakkolwiek oszczędzać. Można tak głupio ich wydawać. Bambusom się w dupie wracało pieniędzy. Chyba za dużą wypłatę ma. Rekrut, kadet Bambus. Tak? Zapraszam tutaj, co to ma być? Ale gdzie? Tutaj, co to ma być? No to proszę to zamienić. Dobrze. Jeżeli będziemy już bardzo bogaci i przyjmiemy już cały świat, to i będziemy mieć tyle obsydianu, że nie będziemy mieli co z nim zrobić, to wszystko obuduję tu z obsydianu. Ależ oficerze, punkt tam. Znaczy Jezus. Tam. To zero. No, słucham. Sektor Zero jest już w pełni z Cobblestone'a. Okej. No to... Nawala w naszą wieżę pięknie. Maciek, musisz to zobaczyć. Co? Idę. Popatrzcie sobie na wieżę, co jakiś czas piorun w nią leci. O! Rób Weather Thunder, Maciek. Od razu jak nas już nie leci.
Tykło. Idę trochę zażyć energii. O, ale troszeczkę rdzewieje. Ale wiesz. Bywa. To jest test. Ale co nawala? Jutro postaram się to przebudować. Ej, w ogóle weźcie, odróżcie tego konia. To... No. Maciek, weź... Słuchaj, żyjemy w takich czasach, że nie mamy budżetu na takie rzeczy. Weź tego konia, bo ona ale... się... Nie, bo przecież ona się zorientuje, nieważne co zrobimy, ona się zorientuje. Przecież my nie zrobimy tak, żeby był jej koń, tak bez powodu. No. Zrespi jakiegokolwiek i powiesz, że to... ten, jak kamelon, inaczej, jak wąż skórę zrzuciła, zrzucił ten kamelon. Dobra, powiesz, dobra. Powiesz, że one będą mówią. Ona uwierzy. I byś tak powiedział Pawciowi, to bym na spokojnie w to uwierzył. No Pawcio, tak. Znaczy wystarczy mu powiedzieć, że dodałem plugin na ewoluowanie komu. Ej, wiecie co można by było zrobić, co według mnie wypaliłoby? Wiecie co według mnie by wypaliło? Jaka edycja, jakiego serwera? Ale zobacz, to w kamizelkę jako. Ej, chłopaki. Security. Kadeci! Tak? Wiecie co według mnie by wypaliło, jakbym jakiś serwer zrobił? No. Gościu Pokemony. Pixelmony? No bo dawno... Kiedy ostatnio widziałeś na YouTubie jakieś Pixelmony? No ja jakieś 5 lat temu. A takie wracające trendy zawsze są, wiesz. Na topie. Markus to jeszcze takich zestarzałych youtuberów ogląda, co on kojarzy. No, to jestem zestarzały. Ja tego, Huntera oglądałem kiedyś, jak Pokémony grał. No ale to kiedyś, ja pamiętam jak on ten, on... Jak się tepał do widzów i się ten, i się... I żarty z Pokémonów. No. No. Byłoby dwa niż. Mam zapytać, obraża youtuberów, ja sobie czasami z tego wracam. Albo do Kne... ten... To mapka z Doknesem. Tak, ja do tego tak często wracam. To była taka dobra mapa. Jaka mapka z Doknesem? Doknes to jest speed. No dlatego... Znaczy teraz, jak na niego patrzę, to jest shit, ale ja na przykład 5 lat temu, czy tam 6 oglądałem go. Śpiewałem uciekliśmy z wyspy. Gdzie jest to? Ale to nie on z tym nie uczestniczył. A nie, czekaj. Nie uczestniczył, ale tak bardzo mało. No jak to? Doknes nie uczestniczył w tym? Uczestniczył, tylko mi się coś pokręciło, nieważne. No właśnie. Dobra, ej, mam samo pytanie, czemu pod twoim domem jest wykopany jakiś kawał kloca? To tamta mieszka, tamta ta nowa Niemka. Okej. Nie wiem. Ale ona jest z Niemką, a Niemcy napadli na... Trzeba ją zabić. Nie. Ej, kto napadł na kogo? Ten japoński? Dobra, nie mówię nic. Niemcy na Związek Radziecki. Bo ogólnie to było... bo to miało być tak, że... bo Niemcy napadli na Związek Radziecki, ale się okazało, że... Jakoś, nie wiem, 17 dni po tym, czy jakoś tak, Związek Radziecki miał ich zaatakować. No. Tylko byli szybsi Niemcy. A gdzie jest ten dom tej Niemki? To jest ten dom bambusa, ten taki japoński. A, i to jest teraz dom Niemki? Tak. No bo wiesz, Niemcy mieli sojusz z Japonią, chyba, czy jakoś tak to było. Czy nie? Polska miała chyba z Japonią. A bo ja wiem. Kurde, szkoda, że ten... Że z 22 jeden. Ja no tak. Szkoda... A nie ma go. Chyba go wywaliło już. Szkoda, że ten... Że na serwerze są już takie OP itemy, bo kurde... Ja bym się postrzelał na Akacze, nie? Dobra, ja idę, bo... No, ja też już. Za dużo na dzisiaj. Żegnam. Siemano. Dobra. Pozostawiam wam jakieś radio. Nie.
na parę minut. Dobra, siemano. Na wieczór to nie spać do rana. Zamach na party, bo wciąga nas hałas. Pokład się buja, z nim ekipa cała. Party no czytaj, to dobra zabawa. I nie mów nic, wszyscy niech patrzą. Dzisiaj nie dajemy zasnąć. O nas słod, światła nie gasną. Noc się nie kończy, choć za oknem jasno. Wciskam play, lotu start. Łapie mnie nocy vibe. Nocy vibe. Nocy vibe. Cały czas lecę jak samolot, to bajla kapitan. Lecimy z załogą, ta tańczę. Cały czas lecę jak samolot, to bajla kapitan. Lecimy z załogą. Długi lot, będzie pyśnie, bąbelki noszę w walizce. Dzięki widzom wiem, że wyjdzie, lepiej mi nie było nigdzie. Pełno pomysłów mam, zapnij pasy, spełniam marzenia lot pierwszej klasy. Z głośników lecą komunikaty, zapraszamy do zabawy. Wciskam play, lotu start, łapie mnie, nocy vibe, nocy vibe, nocy vibe. Ruszamy razem, teamowskim basem. Jedziemy gdzie chcesz, wybierz miejsce na mapie. Team na trasie, lodowate late. Na tropikalną pogodę, gdy idę na basen. I niech to będzie lato najlepszych wspomnień, co nie zdarzą się drugi raz. Słońce na chwilę znika za horyzontem, ale wracę jeszcze zanim idziemy spać. Życie w ciągłej walce, wiecznie za czymś gonię. Jak piasek przez palce leci każdy moment. Dziś naciskam pauzę, mam spokojną głowę. Zero troski z martwem, kiedy w bliskim gronie. Baw się dobrze, na niebie słońce. Schłodzone browce, dawaj na koncert. W koło się palą konopie, zapominamy robotę. Cały team jest na urlopie, chillujemy całą dobę. Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc. Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek. Cały czas szumi las, czego jeszcze chcieć. Dobrze jest jak jest. Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc. Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek. Dookoła ptaków śpiew, świeżego powietrza wdech. Jeżeli to piękny sen, to nie musisz budzić mnie. Wow, płonie blisko na dobre i złe. Team blisko, szybko nie zgaśnie. Wow, serweszkie stilo. Jedyny beef to ten, który serwuje Grillmaster. Razem, ziomale i bestii splasze. Palmy i dyneczki, fale. Jak ty i czacki plasze. Palmy i dyneczki. Za oknem mam palmę. Lato upalne, klimat gorący, tak jak na sawannie. W sztance Long Island, dawaj na parkiet. Niech cały rok będą wakacje. Wszystko co robię, to robię od serca. W Chorwacji z teamem dziś piję drineczka. Chcę dobrze to zapamiętać. W drinku palemka, limonka, wisienka. Foto wydrukowana, by nie zapomnieć. Tylko bliskie osoby trzymam koło mnie. Noszę klapki Jordana, chilluję bombę. Dziś tylko dobra zabawa to obowiązek.
pina colada, mojito, huragan, tequila, sunrise, blue, Hawaii, margarita, cosmopolitan, gibbon, hamak, morgan, kapitan. Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc. Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek. Cały czas szumi las, czego jeszcze chcieć. Dobrze jest jak jest. Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc. Chodźmy tam, gdzie natura działa. Skacze mi adrenalina. One się jak ogień, wchodzę w ten płomień. Niemu już nic nie powiem. Że lecimy balet, mam do tego talent. Tańce przejmuje salę. Kto się dobija, ale telefon w torebce. Wymieniam kieckę, trafituję z moim pieskiem. Chcą bym była ich baby. Lepiej z oczu zejdź mi. Celownik już zdejmij, bo olewam się w pełni. To mój skład, moje siostry. Baby bez wad, co za sobą palą mosty. Mocno bije, lecz jest zbyt chłodne. Ciuchy wygodne, nie musi to być Moncler. Mam ciągły luz, no bo tak jak chcę, żyję. Tego nie kryję, że wyznaję carpe diem. Nie potrzebujemy nic już od was. Każda siostra wie jak to wygląda. Jesteśmy razem, kobiety wolą spontan. I baś mnie otwieram i blokuje kontakt. Nie potrzebujemy nic już od was. Każda siostra wie jak to wygląda. Jesteśmy razem, kobiety wolą spontan. I baś mnie otwieram i blokuje kontakt. Jesteś silna, więc nie udawaj. Tak atrakcyjna, więc pokaż trochę ciała. I pewnie